Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie Muszle, witam serdecznie. Witam, panie redaktorze, witam państwa. To był zamach Putina, tak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił wczoraj wieczorem o katastrofie smoleńskiej w kolejną, 14. już rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Dlaczego w rządzonym przez was państwie takie przekonanie, że to był zamach Putina, jak mówił wczoraj prezes, nie wywoływało żadnych międzynarodowych skutków? Dlaczego państwo rządzone przez PiS nic z tym nie robiło, jeżeli faktycznie uważacie, że to był zamach? Panie redaktorze, przez wiele lat prowadziliśmy różnego rodzaju działania i przecież była powołana komisja, która bardzo szybko została zlikwidowana. To też jest symptomatyczne przez obecnie rządzącą koalicję, która miała badać okoliczności tego zdarzenia, do którego doszło w Smoleńsku. Dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, było zamachem i celowym działaniem, które myślę, że, miało doprowadzić... Wiele osób ma wątpliwości, ja panie rzeczniku, co innego pytam. Pytam o to, dlaczego jeżeli... Okej, ale to ja przyjmuję po prostu, że nie chodzi mi teraz o dyskusję, czy był zamach, czy nie był zamach, tylko jeżeli prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że był zamach i jak pan mówi, w waszym środowisku panuje takie przekonanie, to dlaczego za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było żadnej międzynarodowej aktywności, która wiązałaby się... To jest nieprawda, panie redaktorze. Były właśnie aktywności, panie redaktorze. Wielokrotnie my na drodze dyplomatycznej wchodziliśmy w różnego rodzaju relacje właśnie również ze stroną rosyjską. Do Rosji jakiekolwiek? Również były podejmowane działania w celu udostępnienia wraku. Wiemy doskonale, że Rosjanie bardzo negatywnie odnosili się do możliwości. No tak, ale to robiła też już Platforma. To jest kluczowe. Domagała się wraku. Ciężej się coś robi. Chodzi o samo postawienie sprawy, że to był zamach poziom NATO. Panie redaktorze, ciężej się coś robi po latach, a inaczej sytuacja wygląda na gorąco, kiedy bezpośrednio po wydarzeniu można było podjąć pewne czynności. Zresztą o tym sam również mówił pan, jak dobrze pamiętam, Edmund Klich, który był szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i sam wielokrotnie zwracał na to uwagę, że Donald Tusk miał tutaj wiele zaniedbań po swojej stronie. Jest nawet taka książka, polecam, bardzo ciekawa. Tak, Edmunda, i bardzo szczegółowo tam pan Edmund Klich wyjaśnia, że rzeczywiście komisja nie została wyposażona w właściwe instrumentarium prawne, wtedy kiedy delegacje dogadywały czy on jako sprawę, pełnomocnik. Czy on jako pełnomocnik, dokładnie tak. I Donald Tusk niespecjalnie był zainteresowany. O coś innego, panie rzeczniku, pytam. Pytam o to, dlaczego państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, dlaczego wtedy, nie wiem, MSZ, rząd, Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło żadnych działań, jeżeli uważaliście, że prezydent Rzeczypospolitej zginął w zamachu zorganizowanym przez Rosję. To był zamach Putina, mówi prezes Jarosław Kaczyński. Panie redaktorze... Czy ambasador rosyjski nawet nie został, nie wiem, wezwany, został kiedykolwiek w tej sprawie? Wielokrotnie na poziomie międzynarodowym ta sprawa stawała. Również z Amerykanami była nawiązana bardzo ścisła współpraca, o czym wielokrotnie mówił pan minister Antoni Macierewicz w zakresie współpracy eksperckiej, z pozyskiwania informacji na ale temat... To chyba z pojedynczymi, tego, nie wiem, Amerykanami, nie, państwem jako absolutnie, takim. Absolutnie na poziomie rządowym. Pan minister Macierewicz był członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Miał tutaj wszelkie plenipotencje rządowe, państwowe, aby tego typu działania podejmować. W związku z tym ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Wiemy doskonale, jaka jest dzisiaj sytuacja w Rosji, jaka była od 2014 roku, wtedy, kiedy doszło do wybuchu de facto wojny rosyjsko-ukraińskiej i przejęcia Krymu. Wówczas z Rosjanami zupełnie inaczej. Ta przestrzeń jakiegokolwiek dialogu międzynarodowego była zupełnie inna. Zachód był, można powiedzieć, już na zupełnie innym biegunie politycznym w stosunku właśnie do Rosji. Rosja jednoznacznie była potępiana za te działania, które podejmuje na arenie międzynarodowej. Stąd też jakby ta płaszczyzna do jakiejkolwiek rozmowy w tym zakresie również była mocno ograniczona. Wtedy, kiedy można było to zrobić, to, to były bezpośrednie dni i tygodnie po zamachu 10 kwietnia. A wiemy doskonale, że wszelkie okoliczności wskazują na to, że to było celowe działanie, które doprowadziło do tej katastrofy, ponieważ lotnisko nie zostało wyposażone w właściwe urządzenia nawigacyjne. Nie było przecież nawet lamp naprowadzających. Nie wszystkie były, wiemy doskonale, przecież media rozpisywały się na ten temat. Nie było nawet żarówek. W sensie żarówek w lampach. W lampach, ale... dokładnie. No ale te, które były, to nawet to nie działały również, te radary. W związku z tym było wiele zaniedbań. Pamiętamy ten gigantyczny skandal za czasów Ewy Kopacz, kiedy była ministrem w zakresie identyfikacji zwłok. Okej, ale to już jakby inna dyskusja, panie rzeczniku. Ale to pokazuje skalę zaniedbań.
i tego, jak po macoszemu, jak lekceważąco traktowana była. A wy zrobiliście wszystko, co można było zrobić, panie rzeczniku, panie pośle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej? Naprawdę uważa pan, że powierzenie tej sprawy ministrowi Macierewiczowi i sposób, w jaki działała ta podkomisja, to wszystko, to było wszystko, na co było państwo polskie stać, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tej katastrofy, naprawdę? Wie pan, ja nie przyjmuję tezy i nie przyjmuję narracji, która wynika z dokumentów rządowych Platformy Obywatelskiej, jakoby samolot miał rozczaskać się o pancerną brzozę. Czy pan jest zadowolony, czy pan myśli, że zrobiliście wszystko, co trzeba było w tej sprawie zrobić? Nie przyjmuję tezy i nie przyjmuję tej argumentacji, która pojawia się bardzo często, jest suflowana przez stronę rosyjską, była suflowana przecież przez panią Anodinę, że to piloci odpowiadają za tę katastrofę. Okej, ale panie rzeczniku, pytam, czy pan uważa, że zrobiliście najlepsze, co można było zrobić? Że to było świetne wyjaśnienie tej katastrofy z rządu Prawa i Sprawiedliwości, naprawdę się do tego przyłożono. Pan prezes Jarosław Kaczyński wczoraj bardzo wyraźnie powiedział, że jeszcze jest wiele aspektów, które wymagają wyjaśnienia. Natomiast kierunkowe decyzje, które w tej sprawie zapadły, były jak najbardziej słuszne i stanowcze. No, ja tylko ubolewam nad tym, że wtedy, kiedy doszło do tego tragicznego zdarzenia i przestępczego zdarzenia de facto, rząd polski nie miał w sobie takiej siły, przede wszystkim takiej woli, żeby doprowadzić do rzetelnego wyjaśnienia tej katastrofy, bo to śledztwo i wszelkie działania po tym zdarzeniu zostało oddane Rosjanom, poza jakąkolwiek polską kontrolą, o czym mówili również eksperci Platformy Obywatelskiej. Polska prokuratura też prowadziła zarządów. Panie redaktorze, a raport był pisany pod dyktando rosyjski, o czym mówił pan Miller, następca pana Klicha, który najbardziej się bał tego, żeby czasem raport polski nie był sprzeczny z raportem rosyjskim i żeby dograć wszelkie szczegóły w tej sprawie. W związku z tym to pokazuje rzeczywiste intencje ówcześnie rządzących. To jest to, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Okej, to zmienimy temat. Również zna tę sprawę bardzo dokładnie. To zmienimy już temat, panie rzeczniku. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił też o marszu, który organizuje Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej padała data 18 maja, prezes mówił o 10 maja. Kiedy ten marsz będzie zorganizowany i jaki jest tak naprawdę powód zebrania tego marszu? Chodzi o kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, po prostu mobilizację? Nie, panie redaktorze, to już będzie drugi marsz organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy chodziło o ministrów Kamińskiego i Wąsika. Wtedy chodziło przede wszystkim o protest wobec tego, co dzieje się w Polsce, wobec bezprawia, naruszania konstytucji, łamania ustaw. Również i w maju, 10 maja, to jest rzeczywiście nowy termin, który tutaj wspólnie z Solidarnością został wydyskutowany. 10 maja spotykamy się w Warszawie na Wielkim Marszu. Serdecznie zapraszamy wszystkich patriotów, tych wszystkich, którzy nie zgadzają się na to wielkie bezprawie. Na to jest po prostu antyrządowy marsz? To jest nieprzyzwoitości, z jakim mamy do czynienia dzisiaj w Polsce, ale również, nie tylko, ale również to jest marsz, który ma pokazać, po której stronie jesteśmy i czy jesteśmy za Polską suwerenną, Polską rozwijającą się, silną, Polską niezależną, czy Polską, która będzie również tutaj podporządkowywała się niekorzystnym decyzjom unijnym, jak chociażby ta z wczoraj w zakresie nielegalnej migracji. To jak przy tym jesteśmy, panie rzeczniku? Faktycznie wczoraj Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny, czy w zasadzie pakiet, który ten pakt stanowi, bo to wiele różnych tam jest konkretnych dokumentów. No, w każdym razie polski rząd zapowiedział głosowanie przeciwko już, kiedy decyzja będzie musiała być zaakceptowana przez Radę Unii. No to dobra decyzja rządu. Wczoraj poinformował o tym premier Donald Tusk. Jest za co pochwalić premiera? Wie pan co, naprawdę jednego dnia, ja nie wiem, co Donald Tusk zrobi jutro. Jednego dnia mówi jedno, innego dnia mówi co innego, albo mówi jedno, robi co innego. No ja sobie nie przypominam, panie redaktorze, ja pamiętam, jak krytykował rząd polski, kiedy protestował przeciwko paktowi migracyjnemu, bo wtedy Donald Tusk nie miał oporu, żeby wychodzić na konferencję i publicznie, na forum europejskim krytykować Polskę i grozić jej konsekwencjami finansowymi. Mówi pan o tym pakcie z 2014 roku i o chyba 2016 roku. Ja rozumiem, ale właściwie to wszystko idzie w jednym kierunku, prawda? Chodzi o to, aby podzielić podzielić się obowiązkiem relokacji migrantów i żeby wszystkie kraje ponosiły konsekwencje tych niekorzystnych niemiecko-francuskich de facto decyzji. Także
My od samego początku jako Prawo i Sprawiedliwość głosowaliśmy przeciwko tym rozwiązaniom, blokowaliśmy je. Natomiast wczoraj głosowanie w parlamencie, to przecież koledzy pana Donalda Tuska i z frakcji IPP i jego koalicjanci głosowali, politycy dzisiejszej koalicji rządowej głosowali za tymi rozwiązaniami. No to pokazuje, że oni w kraju mówią jedno, no, nie, a w Unii Europejskiej... Platformy PSL-u nie głosowali za tymi rozwiązaniami. Ale wcześniej wielokrotnie na różnego rodzaju gremiach popierali te rozwiązania. Róża Thun, pan Miller, pan Cimoszewicz, pan... No Róża Thun głosowała za, to prawda. No właśnie, no to panie redaktorze, także bądźmy precyzyjni. No, to jest pewna gra. Staram się, panie rzeczniku, właśnie być precyzyjnym, żeby to rozdzielać, kto głosował tak, a kto tak. Tak, dlatego mówię, no, frakcja Donalda Tuska, Europejska Partia Ludowa, to jest ta frakcja, której szefował Donald Tusk przez jakiś czas, przez kilka lat. To jest ta frakcja, która popierała te rozwiązania. No, podzieliła się. Bo między innymi polscy członkowie IPP nie popierali tego rozwiązania. Ale panie redaktorze, zasadnicza część tej frakcji poparła te rozwiązania. To prawda. Również w związku z tym nie rozumiem tego, że jak można twierdzić, że tutaj rząd w jakiś sposób nie popiera tych rozwiązań, to okazuje się, że politycy wywodzący się właśnie z większości rządowej, zasiadający w Parlamencie Europejskim, mimo wszystko głosują za tymi rozwiązaniami. To jest pewna gra polityczna i próba mydlenia, zaciemnienia obrazu. Ale to uważam, że będzie inaczej, że w końcu premier zdecyduje inaczej na forum Rady Unii Europejskiej? Ja uważam, że Polska powinna być przeciw temu paktowi migracyjnemu. Natomiast Donald Tusk robi wszystko ze swoimi kolegami europejskimi, aby Polakom wcisnąć tutaj nielegalnych migrantów, którzy w setkach tysiącach przybywają na nowo, przypływają do granicy Europy. To jest zagrożenie bezpieczeństwa polskich obywateli, to jest wywrócenie całego porządku społecznego, z którym mamy dzisiaj do czynienia i we Francji, w Belgii, i wielu... No ale jak premier mówi państwach. Nie, to panie rzeczniku, to jak mówiłby tak, to byście go krytykowali, jak mówi nie, też go krytykujecie, jak, to może być dla... Właśnie, to jest problem jest taki, że... Wyborców mam wrażenie niezrozumiałe. Panie redaktorze, problem jest taki, że my w Polsce mamy takiego premiera, który jedno mówi, a zupełnie co innego robi. A może niezależnie od tego, co mówi, to wam się nie podoba? Nie, bo gdyby były jakieś dobre, rzeczywiście korzystne rozwiązania, to byśmy go poparli. Nawet no to w tym, poprzecie panie redaktorze, no przecież premier Donald Tusk nie tak dawno obiecywał babciowe. My złożyliśmy nawet ustawę, ponieważ tak koalicja rządowa się długo ociągała z babciowym, że my jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowaliśmy ustawę, która odpowiada założeniom, które prezentowali w programie wyborczym. I co? Nasza ustawa okazuje się, że nie będzie procedowana, tylko dzisiaj rząd składa swoją. I jaki jest mechanizm? Zabierają rodzinny kapitał opiekuńczy. O tym jeszcze w dogrywce porozmawiamy, i chcą w zamian niby stworzyć nowy program. Czyli najpierw, żeby coś dać, chcą ludziom zabrać. W związku a ma poparcie premier, jeżeli chodzi o blokowanie paktu migracyjnego, ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli będzie chciał blokować pakt migracyjny? My cały czas jesteśmy, panie redaktorze, przeciwko nielegalnej migracji. Uważamy, że ten problem powinien zostać zupełnie inaczej rozwiązany. Nie poprzez relokowanie, nie poprzez narzucanie jakichś kar, bo to dzisiaj, z czym mamy do czynienia, to jest przymusowa relokacja. Bo albo przyjmujesz, a jeżeli nie albo chcesz płacisz. Przyjąć, to musisz płacić. Dokładnie tak. I tu nie ma żadnej Są żadnej tam, co prawda, odstępstwa od tego. Nie ma żadnej dobrowolności. To są tak wydumane kryteria, nierealne i tak mocno interpretacyjne, że właściwie Unia Europejska będzie mogła zrobić z tym, co będzie tylko i wyłącznie chciała. My od początku mówimy, uszczelnić granice europejskie, zablokować napływ nielegalnych migrantów, walczyć z tym przerzutem setek tysięcy ludzi z Afryki do Europy, bo to dezorganizuje porządek społeczno-gospodarczy na naszym kontynencie. A mówi to Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Kończymy radiową część programu. Słuchaczom Rada Plus życzymy zatem dobrego dnia. Zapraszam jeszcze na internetową dogrywkę Sedna Sprawy. Radio Plus. Sedno Sprawy. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, cały czas jest z nami. Panie rzeczniku, o babciowym pan wspomniał. Rząd właśnie niedawno zaprezentował założenia do projektu ustawy w tej sprawie. Poprzecie tę wersję właśnie babciowego zaprezentowaną przez rząd? No, no w końcu to jest ich pomysł. To nic dziwnego, że oni chcą na... Pomysłem też koalicji rządowej było takie hasło, dość często powtarzane przez polityków Platformy i chyba nawet Trzeciej Drogi, nic co dane nie zostanie odebrane. To prawda. A tutaj jest taka oto sytuacja, że Grzegorz Schetyna chyba jako szef Platformy. W tym projekcie, panie redaktorze, który został zaprezentowany, jest taka oto koncepcja, że likwiduje się rodzinny kapitał opiekuńczy po to, żeby pod inną nazwą właściwie przerzucić trochę pieniędzy do kieszeni obywateli, ale najpierw chcą je zabrać z kieszeni obywateli. Czyli tutaj nie ma realizacji właśnie tego głównego postulatu, że to będzie coś ekstra, coś dodatkowego. To będzie coś de facto podobnego, tylko pod inną nazwą. W związku z tym to jest kolejne oszustwo. Tak samo jak oszustwem były podwyżki dla nauczycieli, to rząd, które się nie zrealizowały. Ale tak sekundeczkę, że jakby tylko przy tym zostali. Ale to rząd nie ma prawa, jeżeli uważa, że te pieniądze, kierunek wydatkowania tych środków jest odpowiedni, ale chce trochę przeformatować ten program, żeby inaczej trochę celować te pieniądze, to chyba rząd ma prawo to zrobić. To nie jest jednak zabranie
tych środków na cel właśnie taki jak opieka nad dziećmi, tylko trochę inne przekierowanie tego studium. Panie redaktorze, nic co dane nie zostanie odebrane. Mhm. Rozumiem, że projekty, które prezentował i założenia programy, które prezentował Donald Tusk, Trzecia Droga, miały być czymś ekstra, czymś nowym, czymś, co miało poprawiać warunki życia polskich rodzin. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy właśnie tą formacją, która stawia na polską rodzinę. I nam naprawdę nie można zarzucić, że nie realizowaliśmy polityki prorodzinnej, bo jednak szereg programów, które zostały wdrożone, poprawiły status materialny wielu rodzin. Dlatego my popieramy wszelkie rozwiązania, które wspierają polskie rodziny. Natomiast będziemy na pewno analizowali w szczegółach tę ustawę, ponieważ tak się składa, że wszystkie projekty, które prezentuje Koalicja Obywatelska, to są takie projekty z gwiazdką. No, mieli 8 gwiazdek, prawda, jak szli do wyborów. I ta gwiazdka cały czas przy wszystkich projektach nieustannie się pojawia. Tylko, i to jest tak jak w umowie kredytowej. Bierze pan jakiś kredyt na jakichś warunkach, jest gwiazdka i małym druczkiem coś jest jeszcze dopisane. Dlatego naprawdę jesteśmy mocno nieufni, bo dzisiaj okazuje się, że babciowe jest taką mistyfikacją, jest taką próbą znowu oszukania ludzi, że dostają niby coś ekstra. No nie, no najpierw się zabierze rodzinny kapitał opiekuńczy, a potem się właściwie te same środki, czasami również mniejsze w pewnych formach, bo tam w kilku formach jest ten program rozważany w tej ustawie, przekaże tylko pod inną nazwą. No, czyli na razie nie powie pan tak ani nie, jeżeli chodzi o wasz głos w tej sprawie. My zawsze, panie redaktorze, będziemy wspierali polskie rodziny, będziemy popierali dobre rozwiązania dla polskich rodzin, natomiast będziemy protestowali wobec oszustw obecnej koalicji rządzącej. Panie rzeczniku, to o aborcję jeszcze krótko zapytam, bo dzisiaj ruszają w Sejmie dyskusje nad kilkoma projektami, ruszają prace, jeżeli chodzi o zmianę prawa aborcyjnego. Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało dalszych prac. Jutro podczas głosowania pojawią się z pewnością wnioski o odrzucenie pierwszym czytaniem tych projektów. Jak będziecie głosować? Panie redaktorze, to jest sprawa koalicji w ogóle. Sprawa aborcji to jest sprawa koalicji rządowej. Zaraz się odniosę, panie redaktorze. To jest sprawa koalicji rządowej, która ma z tym ewidentny problem, ponieważ składała określone deklaracje. Nie mogą się panowie i panie w tej sprawie porozumieć, ponieważ każdy chce co innego. I to pokazuje, że składali bardzo często również i w tym zakresie obietnice bez pokrycia. Ale to jest też taki temat aborcji. Wiadomo, jest tematem zawsze dość mocno emocjonalnym, jeżeli chodzi o reakcję społeczną, wzbudza duże zainteresowanie. I on jest zawsze wrzucany wtedy, kiedy rządzącym nie idzie. Przegrali wybory samorządowe, aborcja. Podnoszą podatki, aborcja. Ona jest takim tematem... swoim wyborcom, panie rzeczniku. Jakby nie robili, to by pan mówił, że obiecali, a nie robią. A jak robią... Panie redaktorze, obiecali też, że nie będą podnosili podatków. A co robią? Podnoszą podatki. Obiecali, że nic co dalej nie zostanie odebrane. Nie będzie podwyżek cen energii. Od lipca zapowiadane są kilkaset złotych. Jakie szosłony mają być, zobaczymy w jakim kształcie. Bon energetyczny. Ale panie rzeczniku, jak zagłosujecie w sprawie aborcji? Tych projektów. Ja się nie mogę deklarować za wszystkich parlamentarzystów, natomiast w sprawach światopoglądowych nigdy w ugrupowaniu, do którego należę, i za to jestem niezwykle wdzięczny naszemu kierownictwu, nie było dyscypliny. Okej, to jak pan zagłosuje? Każdy parlamentarzysta sam podejmował decyzję osobiście, we własnym umyśle, we własnym sercu Jak pan zagłosuje? Do kosza te projekty, czy... Panie redaktorze, jak będzie głosowanie, wówczas podejmę decyzję. No ale dlaczego, panie rzeczniku, może nam pan powiedzieć, jak pan zagłosuje? Ja się jeszcze nie rozumiem, dlaczego. Nie ma na razie jednej spójnej koncepcji przedstawionej przez rządzących. Ale to są różne projekty, będzie głosowanie nad każdym z nich. Ma iść do komisji, czy do kosza? Panie redaktorze, za chwileczkę się może okazać, że żadnego projektu nie będzie, bo panowie zdecydują, że będzie referendum w tej sprawie, bo przecież Trzecia Droga chce referendum. W związku z tym... A może to jest pomysł, poparł pan referendum? Ja nie wiem, czy akurat dzisiaj referendum w tej sprawie jest takim najważniejszym tematem, którym Polacy się powinni rzeczywiście zajmować. Może nie najważniejszym, ale dzisiaj, pan mówił, że potężne emocje to budzi, więc dlaczego nie? Budzi i właśnie dlatego bardzo często koalicja rządząca wrzuca ten temat pod debatę do dyskusji publicznej po to, żeby właśnie odwracać uwagę od jutro się dowiemy, jak poseł Rafał Bochenek zagłosuje w tej sprawie, tak? Pewnie cały nasz klub, bo każdy będzie podejmował samodzielnie decyzję, w przeciwieństwie do tego, jak to wygląda w Platformie. Przecież mimo wszystko nie rozumiem, dlaczego pan poseł się z nami tą decyzją nie może podzielić, ale... No podzielę się pewnie jutro. Panie rzeczniku, to jeszcze parę krótkich pytań. Podlasie i tam równowaga w sejmiku, znaczy nierównowaga, może przewaga jest Prawa i Sprawiedliwości, ale mimo wszystko nie możecie jeszcze utworzyć tam... Nie możecie władz wyłonić tego sejmiku. Potrzebny jest radny Stanisław Derechajło z Konfederacji, żeby mieć większość na Podlasiu. Czy uda się przekonać pana radnego? Są rozmowy już prowadzone, jak to wygląda?
Panie redaktorze, my takie sprawy zostawiamy naszym lokalnym samorządowcom, tak aby wypracowali koalicję, porozumienie w zakresie współpracy. Nie chciałbym się nawet z poziomu centralnego w tej sprawie wypowiadać, natomiast na pewno dobrze by było, gdyby taka koalicja, koalicja Prawa i Sprawiedliwości również na Podlasiu, w tym regionie właśnie powstała. To jeszcze jeden temat w takim razie, panie rzeczniku, jeżeli tam o szczegółach nie usłyszymy. Teraz o Jacka Kurskiego chciałem zapytać, który się pojawił podczas wieczoru wyborczego. Wrócił do... Nie tylko, panie redaktorze, nie tylko, bo to tak, mam takie wrażenie, że jakby pan europoseł Jacek Kurski był jakimś odkryciem w Prawie i Sprawiedliwości. Znowu europoseł? Będzie znowu europosłem? Był ostatnio europosłem, dlatego to jest ostatni tytuł. I, no tak, ostatnio, to już parę lat minęło, ale czy teraz będzie znowu europosłem? Możemy również to potwierdzić, także, że będzie kandydatem do Parlamentu Europejskiego? To będzie decyzja władz naszej partii, natomiast jest z całą pewnością jedną z tych osób, która jest rozważana, natomiast nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Te decyzje pewnie będą zapadały na przestrzeni najbliższych kilku tygodni. Tutaj nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, będzie wspólnie z prezydium Komitetu Politycznego podejmował decyzję w tej sprawie. Daniel Obajtek też jest rozważany? Chcemy wiele mocnych nazwisk wystawić na listach do Parlamentu Europejskiego, bo również te wybory chcielibyśmy wygrać, tak jak to się udało w przypadku wyborów samorządowych. A mówił to Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panu posłowi dziękuję za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Miedrzycką i jej gośćmi. Dzień dobry Państwu, w czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, a po godzinie 9.45 publicystki Dominika Długosz z Newsweeka i Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z Kultury Liberalnej. Żeby była jasność, nie tylko o kwestiach aborcyjnych będziemy rozmawiać, ale oczywiście ekspresem od aktualności zaczynamy i od tego, że Orlen po 2 miesiącach wakatu będzie miał nowego prezesa. Rada Nadzorcza wczoraj wybrała następcę Daniela Obajtka. Losy kandydatów wyważyły się niemal do ostatniej chwili. Ostatecznie Rada Nadzorcza Orlenu na stanowisko prezesa wybrała Ireneusza Fonfarę. W latach 2010-18 był on prezesem litewskiej spółki Orlenu, a w latach 2007-9 prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wcześniej był wieloletnim członkiem zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w ostatnich latach zarządzał m.in. spółkami biotechnologicznymi. Dzisiaj, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed 13 powinna rozpocząć się sejmowa debata nad prawem aborcyjnym. Posłowie wezmą na tapet 4 projekty, ale jak wiadomo temat, delikatnie rzecz ujmując, budzi napięcia w koalicji 15 października. W sondażu Ipsos dla OKO.press
zapytano ankietowanych o to, jakie rozwiązanie w kwestii aborcji jest najbardziej pożądane. I najwięcej ankietowanych, bo ponad 35%, wskazało na liberalizację prawa aborcyjnego do 12 tygodnia. Czyli dokładna odpowiedź brzmi tak: posłowie i posłanki powinni przegłosować prawo do legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. To jest na pierwszym miejscu w tym sondażu, 35% ponad, przypomnę. Na drugim referendum wybrało to rozwiązanie 23%, rozwiązanie, do którego przekonuje Trzecia Droga, na przede wszystkim Polska 2050. I na trzecim miejscu znalazł się powrót do tak zwanego kompromisu i na tę odpowiedź wskazało 21% ankietowanych. Nie wiem, czy posłowie będą się kierować nastrojami społecznymi w tej kwestii. Dzisiaj pewnie będziemy mieli pierwszy akt całej tej historii. Większość sejmowa odrzuciła wczoraj wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za odwołaniem Marcina Kierwińskiego było 180 osób, 180 posłów i posłanek przeciwko 240. Wiadomo, o co chodzi PiS-owi. Kończy się ich bezkarność, kończy się stan nieprzestrzegania prawa. Mam dla nich złą wiadomość. Ten stan już będzie trwały w Polsce. Prawo będzie przestrzegane, a przestępcy będą łapani. Tak powiedział dziennikarzom w Sejmie Marcin Kierwiński. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam. Parlament Europejski, drodzy państwo, przyjął pakt migracyjny. Rozporządzenie wprowadzające mechanizm tzw. dobrowolnej solidarności zaakceptowano głosami 301 deputowanych, 272 było przeciw, 46 osób wstrzymało się od głosu. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji. Tak czy inaczej, powiedział na popołudniowej konferencji prasowej premier Donald Tusk. Potwierdzał także, że oczywiście rząd jeszcze przyjrzy się dokładnie, jak to głosowanie w Parlamencie Europejskim wyglądało, ale żeby nie było wątpliwości, Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu, mówił Donald Tusk. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizm relokacji albo płacenia za to, że się nie przyjęło migrantów, ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. Tusk nie wykluczył, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego zmieni się trochę struktura polityczna w samym europarlamencie i tak czy inaczej trzeba będzie wrócić do tego tematu. Ale chcę wszystkich uspokoić, kontynuował premier. Znajdziemy, bo mamy to już jakby przepracowane w głowach, takie sposoby, że nawet jeżeli ten pakt wejdzie w życie w mniej więcej takim kształcie, w jakim był dzisiaj głosowany w parlamencie, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji. W jaki sposób? Na ten temat z Pawłem Kowalem na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ale sprawa jest o tyle poważna, że po wczorajszej decyzji Parlamentu Europejskiego premier Donald Tusk natychmiast zwołał spotkanie u siebie w gabinecie. Wiemy, że byli tam wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz szefowie MSWiA, MSZ, szef KPRM i minister do spraw Unii Europejskiej. Wiemy, że rośnie presja na polski rząd w sprawie poparcia paktu migracyjnego. Poparcia polskiego rządu szczególnie intensywnie domagają się podobno Paryż i Sztokholm, a naciski w ostatnim czasie są coraz silniejsze. Pakt migracyjny, przypomnę, musi zostać zaakceptowany przez rządy krajów członkowskich. Polski rząd, powtórzę raz jeszcze, zapowiedział, że będzie przeciwko. Szef MSWiA Marcin Kierwiński tłumaczył dotychczas, że prace nad przepisami zakończyły się tydzień po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska. Efekt prac prowadzonych z ramienia Polski przez PiS jest dalece niewystarczający. Więc to taka odpowiedź do tego, co kilka minut temu opowiadał tutaj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, twierdząc, że pakt migracyjny i te warunki to jest robota Platformy Obywatelskiej. Otóż nie, jest to robota Prawa i Sprawiedliwości, bo to PiS było odpowiedzialne za prowadzenie negocjacji w tej sprawie. Także, drodzy państwo, odkłamujmy tą zakłamaną rzeczywistość. Szymon Hołownia wypowiedział się w sprawie aborcji po raz kolejny i postawił sprawę jasno, krótko i dosadnie. W tej sprawie koalicji 15 października nie ma. No i okazuje się, że to jest kolejna sprawa, w której nie ma koalicji 15 października, bo przypomnę, że Polsce 2050 nie podoba się też projekt Aktywny Rodzic, zwany
potocznie babciowym. Tutaj też problemy mogą się pojawić, no ale dzisiaj debata w sprawie aborcji. Przypomnę, 4 projekty, 2 lewicy, 1 dotyczący liberalizacji do 12 tygodnia, 2 depenalizacji, czyli zniesienia kar za pomocnictwo w aborcji. Oprócz tego projekt Koalicji Obywatelskiej, także liberalizujący prawo, czyli możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, i projekt trzeciej drogi zakładający powrót do tego zgniłego kompromisu aborcyjnego z początku lat 90. Szymon Hołownia zapowiedział na konferencji przed posiedzeniem, rozpoczęciem posiedzenia wczorajszego Sejmu, że jeżeli pojawią się w czasie prac nad projektem wnioski o ich odrzucenie w pierwszym czytaniu, to głosowania nad tymi wnioskami odbędą się w piątek, czyli jutro. Więc tak naprawdę jutro pewnie dramatyczne sceny, jak sądzę, na sali plenarnej będą się odbywać. Dodał także Szymon Hołownia, że jeżeli posłowie zdecydują o skierowaniu tych projektów do Komisji Nadzwyczajnej, to Sejm jeszcze w piątek tę komisję powoła. Zapytany, czy jest szansa, że wszystkie 4 projekty trafią do komisji, zaznaczył, że od początku był uczciwy i mówił, że nie ma na to żadnej gwarancji. To jest zawsze osobiste głosowanie posła i zawsze jest jego osobista decyzja, więc ja bym chciała, jeśli mogę, tak na sekundę, jako przedstawicielka kobiet w tym kraju, wytłumaczyć panu Szymonowi Hołowni i posłom trzeciej drogi, że głosowanie nad możliwością prowadzenia prac w komisji to nie jest głosowanie światopoglądowe. To, że panowie zdecydują się podnieść rękę za możliwością prac nad wszystkimi projektami, nie oznacza, że te projekty wejdą w życie. Ja nie wiem, czy posłowie trzeciej drogi zapomnieli, jak wygląda proces legislacyjny w Polsce. Jeśli zapomnieli, no to może warto sobie przypomnieć, dlatego że tłumaczenie światopoglądem i swoją opinią kwestii podejścia do aborcji w kontekście możliwości po prostu przepuszczenia wszystkich projektów do dalszych prac jest po prostu śmieszne, drodzy państwo. I jeszcze jedna informacja. Anna Maria Żukowska przeprosiła Szymona Hołownię wielokrotnie tutaj w studiu. Jeszcze przed wyborami mówiliśmy o tej słynnym, w cudzysłowie, wpisie szefowej klubu parlamentarnego Lewicy, która kazała oddalić się w brzydkich słowach Szymonowi Hołowni w kontekście nabrania cierpliwości, w kontekście aborcji. No i najpierw było to z tym spokojem Szymon Hołownia. Wczoraj było przepraszam i dziękuję. Zakopali chyba państwo topór wojenny. Mało tego, Anna Maria Żukowska z białymi goździkami udała się do pana marszałka. Stwierdziła, że mamy równouprawnienie, więc przekazywanie kwiatów mężczyźnie nie jest niczym nadzwyczajnym, ale to chyba koniec tego spokoju, bo wczoraj no, jakaś absolutnie kuriozalna i skandaliczna historia wydarzyła się w Sejmie, związana z tym, że jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zamknięte obrady klubu Lewicy były transmitowane w sejmowej telewizji. Prace testowe i wdrożenie nowego systemu usługi transmisji miały odpowiadać za wpadkę, do jakiej doszło w Sejmie. Klub Lewicy spotkał się na tajnych obradach, które omyłkowo, podobno omyłkowo, trafiły na ekrany telewizorów w hotelu poselskim. Ze sprawy teraz musi się tłumaczyć Kancelaria Sejmu. Lewica mówi o skandalu. Przypomnę, że we wtorek o godzinie 18 te obrady klubu Lewicy się odbywały w sali 102. W pewnym momencie dostaliśmy informację, że w sejmowej telewizji można obejrzeć zamknięte obrady klubu Lewicy dotyczące posiedzenia Sejmu, na którym głosowane będą ustawy aborcyjne. Tak mówił rzecznik Lewicy. Ocenił, że to jest skandal, że każdy poseł PiS, Konfederacji, Trzeciej Drogi czy Koalicji Obywatelskiej mógł, leżąc w łóżku w hotelu poselskim, odpalić telewizję i posłuchać, jakie zdanie dotyczące najbliższych głosowań ma Lewica. Mam nadzieję, że to był błąd techniczny, nieporozumienie, bo jeżeli jest inaczej, to sprawa zakrawa o inwigilację, dodał rzecznik. No, wyjaśnienia Kancelarii Sejmu są takie, że to jest odosobniony i wyjątkowy przypadek, absolutna wpadka, nic zamierzonego, no tylko dziwnym zbiegiem okoliczności. Szef Kancelarii Sejmu jest jednym z najbliższych współpracowników Szymona Hołowni, a jaka jest relacja między trzecią drogą a Lewicą, wszyscy doskonale wiemy. No, jaki kraj, taki Sejmflix, drodzy państwo. Paweł Kowal, już za chwilę u nas w studiu, zapraszam. Chodzi o to, by Polska mogła się naprawdę rozwijać, by Polakom mogło się dobrze żyć, byśmy w końcu mogli odrzucić te nasze kompleksy, byśmy mogli być silni, bo naprawdę w tym miejscu Europy jest terytorium, jest, jeszcze raz użyję tego słowa, miejsce tylko dla silnego państwa i dla silnego narodu.
I to przesłanie, o którym na początku mówiłem, musi być podtrzymywane. I tu nie może być podziałów. Nie może być podziałów między polskimi patriotami. Różnego rodzaju szczegółowe czy personalne kwestie nie mogą dzielić. Musimy iść razem. Państwa gościem, ten, który musi wyłączyć dźwięk w telefonie. Teraz jest na to moment. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Tak jeszcze, żeby była jasność. Jarosław Kaczyński stwierdził, że katastrofa smoleńska była efektem zamachu Putina. 14 lat minęło od tej potwornej tragedii. Tak no wczoraj tak powiedział. Tragedia tragedią, ale to był zamach. Ciągle słyszę, nawet dziś słyszałem od dziennikarzy, że przecież Komisja Antoniego Macierewicza nie przedstawiła dowodów zamachu. Otóż przedstawiła dowody. To był zamach. To był zamach Putina. Co do udziału innych, no to może to jest przed nami, byśmy do końca o tym wiedzieli. 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, co zrobiło w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej czy sprowadzenia wraku. Może pan coś wie. Tak. Oni zrobili duże nic, jeżeli chodzi o tak zwane umiędzynarodowienie, czyli spowodowanie, żeby realny nacisk. Z czym jest główny problem z Rosją? Z tym, że właśnie dwa są problemy z Rosją. Nie oddali, nie chcę powiedzieć materiału dowodowego, wraku i dokumentacji całej ze śledztwa, którą powinni po prostu po pewnym już okresie na 100% przekazać. Po 14 latach trudno powiedzieć, że jakiekolwiek racje poza zwykłą butą rosyjską i skłonnością do manipulacji za tym stoją. I drugie, sprawnie używali przez te całe 14 lat, sprawnie Rosjanie używali i używają kwestii katastrofy smoleńskiej do swojej gierki na polskiej scenie politycznej i czasami również pisowcy dają się w to wkręcić albo biorą w tym jakiś udział, na przykład używając tematu Smoleńska do walk wewnętrznych. To jest to, co jest faktem. Do tego dodajemy jeszcze działanie Macierewicza, który manipulował, kręcił. To znaczy, przepraszam, tutaj wejdę w słowo, bo jest dla TVN24 wypowiedź pana prokuratora, który współpracował przy wyjaśnianiu, powiedzmy, katastrofy smoleńskiej i on po latach powiedział wprost, że Antoni Macierewicz w dużym skrócie utrudniał to śledztwo. Za to, o ile się nie mylę, grozi paragraf. Znaczy jest oczywiste, już nie trzeba, znaczy ja się cieszę, że jest ta wypowiedź, ona jest dowodem w sprawie, tyle tylko, że jeżeli ktoś nawet tak po prostu jako polityk czy analityk patrzył na to, co wyprawiał Macierewicz, to było jasne, że on stara się przeciągać sprawę, kręcić, ośmieszać, bardzo często ośmieszać. Bardzo ostra broń, dlatego że w sprawach, gdzie my potrzebujemy docisnąć Rosję, bo przecież potrzebujemy docisnąć Rosję, żeby oddała materiał dowodowy i zachowała się w taki sposób, jakie są standardy międzynarodowe, to Macierewicz niejako jej pomagał. No dlatego, że przecież ośmieszając tymi oskarżeniami, na które nie miał żadnego potwierdzenia i tak dalej, budował tę atmosferę de facto wspierania argumentacji rosyjskiej. No okej, tylko ja mówię, mamy taką sytuację, w której Antoniego Macierewicza dość wprost oskarża się o utrudnianie śledztwa. Mało tego, ja przypomnę, że dla prac tej komisji, nazwijmy to, zostały przekazane elementy wraku, które nie zostały zwrócone prokuraturze. I prokuratura od miesięcy nie jest w stanie doprosić się Macierewicza o to, żeby oddał dowody w sprawie. Dlaczego w dalszym ciągu ktoś w ogóle pozwala na taką narrację, którą na przykład stosuje Jarosław Kaczyński? Pan Bochenek mówi, wiele było inicjatyw dyplomatycznych. Ja sobie szczerze mówiąc żadnej nie przypomnę. Znaczy była jedna, Radosława Sikorskiego jeszcze z poprzedniego rządu, czyli sprzed dojścia do władzy PiSu, kiedy on próbował skłonić Radę Europejską przy udziale ówczesnej szefowej dyplomacji europejskiej pani Ashton. To był jedyny moment, kiedy Polska próbowała realnie umiędzynarodowić śledztwo. Wszystko inne jest udawane. Zresztą nie było żadnych poważnych inicjatyw. Ja pytałem o to wielokrotnie. Też jest tak, co można powiedzieć, jak człowiek, ja co rok przy każdych, jak oni już byli właśnie, u władzy, ja to pytałem pierwszego ministra Waszczykowskiego, co chłopie zrobiłeś. Potem pytałem kolejnych. Nic. Oni nic nie robili. Dlaczego? Tego w normalny sposób nie da się wytłumaczyć, ponieważ każdy polski rząd w tamtym czasie i w tamtym kontekście, kiedy relacje z Rosją dzisiaj są... Rosja jest w stanie wojny z naszymi sojusznikami. Dzisiaj nie ma pola. Ale było kilka takich lat, takiej przestrzeni, gdzie spokojnie można było cisnąć, dociskać i tak dalej, kiedy to była świeża sprawa. Dlaczego pana zdaniem PiS nie dociskał? Tak kawa na ławę. Nie da się tego wytłumaczyć. Ja nie umiem wytłumaczyć zachowania Waszczykowskiego, kolejnych ministrów spraw zagranicznych, kiedy to było jeszcze w miarę blisko katastrofy.
Sikorski to robił, kiedy był ministrem jeszcze w rządzie Platformy wtedy. Oni potem przestali to robić. Im bardziej przestali to robić, tym bardziej mówili, że to robią. I to wszystko. Nie? No i teraz pytanie. Jak długo będzie żonglowanie tematem zamachu, jakieś takie insynuacje dotyczące zaangażowania ówczesnego premiera Polski? Także to się zmieniło. Co się zmieniło? To się zmieniło, że już na przykład, że do mnie nie dotarło od wczoraj, że Jarosław Kaczyński to mówił. To znaczy, że ta sprawa nie ma już dzisiaj, że te jego oskarżenia już tak nie rezonują, ale na pewno Jarosław Kaczyński myśli i w jakimś stopniu ma rację, że to mobilizuje jego elektorat. Kończąc... I że on nagada tych głupot, a więcej ludzi w związku z tym będzie tam na niego głosowało w najbliższych wyborach. Kończąc ten wniosek, panie pośle, czy sprawa wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, próba odzyskiwania wraku jest na dziś tematem zamkniętym? Między innymi ze względu na to, jak wyglądają, o czym pan wspomniał w tej chwili, stosunki z Federacją Rosyjską. Czy widzi pan tutaj możliwość jakichkolwiek wyzwań, tak to nazwę, dla polskiej dyplomacji przy rządach Donalda Tuska? Są takie sprawy, o których wiemy, że dzisiaj są nie do załatwienia, ale i tak o nie walczymy. To znaczy domaganie się na forach międzynarodowych. Zresztą zainspirowała mnie pani także w tym programie i kilka pomysłów dodatkowych też podrzucę. Domaganie się realizacji naszego interesu prawnego, bo to chodzi o interes prawny państwa. To nie chodzi nawet o jakąś... Wiadomo, że to dotyczy bliskich osób, nie? Czyli ma to też warstwę emocjonalną, ale to chodzi też o interes prawny państwa. Państwo polskie versus państwo rosyjskie. To my i tak się tego będziemy dopominać. Jeżeli tylko się pojawi okazja, to trzeba takie rzeczy w dziejach poważnych państw trzeba trzymać zawsze. Oni utrudniali śledztwo, nie zwrócili materiału dowodowego. Czyli temat katastrofy smoleńskiej nie jest dla was zamknięty. No a jak może być zamknięty dla... Znaczy, nie wiem, no pytam. W tym sensie, w jakim mówię, nie jest zamknięty. Dlatego, że Rosjanie utrudniali śledztwo, nie oddali materiału dowodowego. I w każdym momencie, kiedy pojawi się choćby minimalna przestrzeń, żeby umiędzynarodowić, rozumiem przez to na przykład dołączyć sprawę zwrotu materiałów ze śledztwa do jakiejś innej, większej układanki relacji europejsko-rosyjskich, trzeba to zrobić. Panie pośle, czy Antoni Macierewicz powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za swoje działania? Chociażby kwestie tych dowodów, których nie zwrócił prokuraturze, mimo że ona się upomina o to od miesięcy. Każdej, gdzie to jest możliwe. Karnej, konstytucyjnej, politycznej. Ja nie mam co do niego żadnych złudzeń. Widziałem, jak działał w sprawach rosyjskich w Sejmie. I kiedy przyszło do uchwały całego Sejmu w poprzedniej kadencji, bardzo trudno do uchwały, która uznawała Rosję za państwo zbójeckie, inne parlamenty takie coś przyjmowały. Myśmy z trudem wynegocjowali dokument. Widziałem, jak jedna osoba na sali chodziła i zabiegała o to, żeby pod różnymi pretekstami, płaszczykami uniemożliwić przyjęcie takiej deklaracji Sejmu. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji tak czy inaczej, zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Dodał, że wszystkich uspokaja, że znajdziemy takie sposoby, że nawet jeżeli ten pakt wejdzie w życie w mniej więcej takim kształcie, w jakim został przegłosowany w Parlamencie Europejskim, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji. Zapytam wprost, w jaki sposób? Nie jestem, uchronimy metodami prawnymi, bo w Unii Europejskiej takie metody istnieją, oraz politycznymi. Jak wyglądają negocjacje? Nie wiem. Nie biorę udziału w tym procesie negocjacji. Nie ma czegoś takiego, że coś jest na zawsze, klamka zapadła w tego typu sprawach w Unii Europejskiej. Zawsze są możliwości prawne, zawsze są możliwości polityczne. Możliwości polityczne te potrafię omówić. My mamy szczególną sytuację jako państwo frontowe, narażone nie tylko na skutki wojny Rosji przeciw Ukrainie, ale także na hybrydowe ataki rosyjskie przez granicę białoruską w postaci przepuszczania czy prowokowania nielegalnej migracji przez zieloną granicę do Polski. Mamy szczególną sytuację i z całą pewnością rząd będzie także tego motywu używał. I to jest normalne, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, nie ma sensacji. Takie jest nasze zobowiązanie, polski rząd tak musi podobno na przyjęcie tego paktu i na Warszawę bardzo mocno naciska Paryż i Sztokholm. W ogóle na tym polega polityka. Wie pani, jak się zajmuje polityką, to codziennie rano ktoś na mnie naciska, a polityka międzynarodowa polega na tym, że jedno państwo na drugie naciska. No to Tusk jest właśnie w takiej sytuacji jako premier, że ciągle ktoś na niego naciska, a teraz to będzie Sztokholm, a kiedy indziej będzie Paryż, a kiedy indziej będzie Berlin. I myślę, że sobie premier na 100% z tym poradzi. Oczywiście jest tak, że państwa mają różne interesy w sprawie migracji.
To jest jasne. Inaczej to widzi Francja, inaczej to widzą Włochy, inne podejście mają Niemcy, mają inną politykę migracyjną. My też mamy duże zaległości, tak poza wszystkim. Bo należałoby w tym momencie zapytać, a gdzie jest polityka? Wie pani, że w Polsce, i to można, bo już jesteśmy już tak zaprzyjaźnieni z grupą pani widzów, a wiecie, że w Polsce, tak bym powiedział, nie ma żadnego w tej chwili takiego całościowego dokumentu, który mówi, jaką prowadzimy politykę migracyjną. Mamy dużo do posprzątania po PiS-ie? Nie tylko dlatego, że oni źle negocjowali ten dokument, bo to oni byli u źródeł. Mamy ułożenie tej polityki przed sobą w kraju i musimy na to mieć czas, musimy mieć na to swój pomysł. No to chyba trzeba napisać taki program, taki, no to jest minister Duszczyk. Minister Duszczyk, najlepszy ekspert do spraw migracyjnych. Ja tutaj pani nie chcę układać programu, ale można go kiedyś zaprosić. On ciekawie też o tym mówi i to będzie na pewno z korzyścią dla wszystkich. Czy chce pan, chce mi pan powiedzieć, że chce pan zastąpić Michała Kozłowskiego w roli nie, wydawcy? Nie, właśnie to, wiedziałem, że to tak zabrzmi, a miałem dobre dobrze, intencje, nie, dlatego, no, że to myślę, z dużo że, rzecz jasna. Myślę, że po prostu o migracjach trzeba dużo mówić, bo jest w tej sprawie też dużo niedomówień. Prawo i Sprawiedliwość oskarża Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską za to, że ten pakt migracyjny wygląda tak, jak wygląda. Co pan odpowie PiS-owi? W tej sprawie, ale także ostatnio odkryłem inne sprawy dotyczące odbudowy Ukrainy, którymi się zajmuję, oni po prostu nie umieli negocjować. Bo tu w Polsce, u nich zawsze jest ten sam mechanizm. W Polsce krzyczą, chciałoby się powiedzieć drą ryja w tym kontekście, a gdyby to nie było takie ostre, a tam się jakieś kryteria, to mówią, to nie my, to Unia jest zła. Jeżeli chcesz w czymś uczestniczyć, człowieku, to musisz być aktywny na etapie ustalania kryteriów. I gdzie się nie dotkniemy jakichś unijnych negocjacji, które mają swoją specyfikę, bo to jest po prostu dużo państw. Czyli trzeba być sprytnym. Po pierwsze, mieć kontakty i dowiedzieć się, kiedy się zaczynają realne negocjacje. Wkroczyć na etapie, kiedy ustala się kryteria, zasady, a nie potem się martwić, co zrobić, jak już to jest ustalone i my na przykład w jakichś kryteriach się nie mieścimy. I to jest dokładnie ta sytuacja, kiedy to powstawało, oni nic nie zrobili. W Polsce się wydzierali, bo pamięta pani, co oni wyprawiali na czyli nie zadbali o polskie interesy, jeżeli chodzi o treść paktu migracyjnego. Dbanie o polskich interesów to nie jest darcie ryja w Sejmie, tylko dbanie o polskie interesy bardzo często to jest odbycie 10 spotkań dyplomatycznych z jakimś wymyślonym celem, po co to robimy. Nie, nie wystarczy po prostu biegać i kawusie pić. Wczoraj pilne spotkanie u premiera Donalda Tuska się odbyło w tej sprawie. Byli panowie wicepremierzy Kosiniak-Kamysz i Gawkowski, był szef MSWiA, MSZ, szef KPRM, minister do spraw Unii Europejskiej. Trochę to wyglądało, jakby polski rząd był zaskoczony taką, a nie inną decyzją Parlamentu Europejskiego. Czy ja to źle interpretuję? No bo takie pilne spotkanie, wiadomo było, że to głosowanie się odbędzie. Raczej można było przewidzieć, jaki będzie jego wynik. Nie wiem, co było. I też przyjąłem taką zasadę, że nie opowiadam rzeczy, o których nie wiem. Ale jeżeli mogę to zinterpretować, to jest takie... Premier w ten sposób zarządza czasami, że zarządza trochę tak kolegialnie. To jest... Mi to pasuje, jest to bardzo nowoczesne. To znaczy, jeżeli sprawy dotyczą na przykład rzeczy, którymi ja się zajmuję, to czasami biorę udział w tego rodzaju naradach, gdzie są ministrowie kierunkowi i odpowiednie osoby z tych władz politycznych, czyli przedstawiciele partii. Także nie wiem, czy należy z tego robić sensację. Nie, ja nie robię sensacji, ja po prostu pytam. No proszę sobie wyobrazić, że jest pani premierem, musi pani podjąć decyzję, no to pyta pani tych ministrów, którzy tym się zajmują, czyli ministra spraw zagranicznych i ministra do spraw europejskich, oraz szefów koalicyjnych partii. No trzeba się wtedy razem naradzić i wypracować stanowisko. Także gdybym to interpretował jako politolog, to nie jest moja rola niestety już najczęściej, to bym powiedział właściwe spotkanie. No może pilne w tym sensie, że nie było planowane, nie wiem, dzień wcześniej, prawda? No ale też bez przesady, wszyscy są w Warszawie, bo jest posiedzenie Sejmu. No właśnie, a propos posiedzenia Sejmu. Zapytam wprost, panie pośle, czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien się zastanowić nad sensem swojego funkcjonowania w ramach Koalicji 15 października? A takie ogólne pytanie. Miało być wprost, ale bardzo ogólne. No my się wszyscy zastanawiamy, nie? Każdy nad tym, czy jest sens jego funkcjonowania nie w Koalicji 15 co robimy, października? Bo pani mnie pewnie pyta o ustawy aborcyjne. Nie tylko. No przecież, panie pośle, znaczy w sprawie aborcji to w ogóle ciekawe rzeczy się dzieją, o czym za chwilę możemy porozmawiać. Natomiast jest już sprzeciw Polski 2050, a właściwie daleko idące wątpliwości, przepraszam, Polski 2050 w sprawie babciowego.
jednego z głównych projektów, które obiecywała Koalicja Obywatelska w parlamencie. Ja rozumiem oczywiście, że Polska 2050 to nie jest Koalicja Obywatelska. Ja rozumiem, że Babciowe nie było elementem umowy koalicyjnej. No ale rozumiem, że jeżeli wchodzą tak istotne projekty i koalicjant w pierwszych słowach mojego listu mówi, że nam się to średnio podoba, no to ja się zastanawiam, jaki to jest sens tej wspólnej pracy w koalicji. No taki sens, że codziennie są te naciski. Polityka polega na tym ucieraniu. Tak, wie pani co? Ale jak pan ocenia tę strategię? I czy w ogóle rozumie pan tę strategię Polski 2050 i Szymona Hołowni? O co tutaj chodzi? Dwie rzeczy. Czy rozumiem oraz czy się z nią zgadzam? No to możemy zacząć, czy rozumiem. Czy rozumiem? Tak, rozumiem. Oni chcą pokazać, że mają inne zdanie. Wydaje mi się, że chodzi im o to, że chcą pokazać, że nie wiem, mają bardziej liberalne poglądy, bo oni tak to chyba rozumieją. No chyba w kwestiach gospodarczych wyłącznie. Tak, tak. Tu, bo o tym mówimy w kontekście Babciowego. Natomiast wydaje mi się, że oni nie rozumieją nowoczesnej polityki społecznej. Ja ten etap przeszedłem 15 lat temu, kiedy wymyślałem 400+, potem przyjęte jako 500+ przez PiS, a teraz kontynuowane jako 800+. W Europie nie da się uprawiać polityki, jakby się było w Teksasie. Inne są reguły gry gospodarcze i zasady polityki społecznej w Stanach, inne są w Europie. Jeżeli jesteśmy w środku Unii Europejskiej, nasza polityka musi być mniej więcej taka, z pewnymi może być odchyleniami, jak pozostałe państwa, bo inaczej nasi obywatele mówią, tam jest lepiej. Czyli jeżeli do pewnego momentu nie było w Polsce, bo to lepiej widać na przykładzie 800+, nie było żadnego świadczenia bezpośredniego dla rodzin, a w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej było. I Polacy zaczęli jeździć to oglądać, to nagle zaczęli mówić, to jak to my jesteśmy w tej Unii Europejskiej, a u nas jest zupełnie inna polityka. Więc trzeba pewne rzeczy synchronizować po to, żebyśmy byli we właściwym miejscu Europy, żeby to działało w ogóle, nie? I takim elementem jest także wspieranie, nowoczesne wspieranie rodzicielstwa i tak dalej. Panie pośle, i oni tego nie pytam o relacje w koalicji. Tego oni nie rozumieją z kolei. A jako i tak rozumiem ich politykę, że pewne rzeczy z tego oni kumają, pewnych nie kumają. A teraz relacje w koalicji. To, o czym ja często myślę, że często w takich sytuacjach transformacyjnych, jak na przykład po 1989 roku, jak pani sobie przypomni, to pierwsze konflikty w obozie solidarnościowym zaczęły się mniej więcej 4-6 miesięcy po utworzeniu rządu mazowieckiego. To u was zaczęło się wcześniej? Mniej więcej, to jest podobnie. Ja badam... 4 miesiące od powstania rządu mijają w sobotę. No tak, ale też dzisiaj nie ma jakiejś dramatycznej sytuacji. Raczej uprzedzamy fakty, bo ja uważam, że nie należy przesadzać z tym. Pani mnie o to zapytała, to odpowiadam, ale na przykład tam niektórzy posłowie mówili, o, jakie straszne rzeczy się dzieją. Tak naprawdę, jak ma pani 4 partie, a tak naprawdę jeszcze więcej, bo w tych partiach jeszcze poupychane inne tylko partie... Okej, tylko ja się zastanawiam nad komunikacją, panie pośle. Ja nie mówię, że się wszyscy we wszystkim mają zgadzać. Ale tylko, też że... czemu nie mają, niech sobie mówią prawdę. Znaczy, ja się boję tego, żeby to się naprawdę nie wydarzyło, bo do tego zmierzałem. To znaczy, często w takich sytuacjach transformacyjnych te partie, które wygrały, uważają, że już nie ma problemu, a ja bym im powiedział wtedy, prawdziwym problemem wciąż jest PiS. Pamięta pani, jak się jak było wtedy po 89 roku? Tak się te partie solidarnościowe pożarły, że w końcu... się skończyło od kongresem świętej Katarzyny, tak. I postkomunistami u władzy i modliliśmy się, żeby Kwaśniewski na szczęście tego nie zrobił, nie odwrócił potem całej polityki w Polsce, żebyśmy nie wrócili na wschód. To uratował nas Kwaśniewski i opatrzność, która nad nim czuwała. Ale mogło być zupełnie inaczej. I teraz mamy podobną sytuację. Jak się wszyscy zaczną kłócić i przekroczą pewną miarę w tym, szczególnie nasi koalicjanci, to się nagle okaże, że wpuszczamy PiS-owców z powrotem do władzy. I tego się boję. No właśnie, tylko teraz... I przed tym przestrzegam, tylko że też przestrzegam przed dramatyzowaniem. Ale to koalicjanci tego nie rozumieją? Czy mają inną ocenę sytuacji? Ja powiem za siebie. Jestem codziennie w Sejmie. To oczywiście nie jest dobrze, że pojawiły się tak wyraźne rysy, ale też... Moim zdaniem nie przekroczyło to takich dramatycznych poziomów, żebyśmy musieli tutaj rozdzielać szat. No dobrze, to taki raczej, pierwszy... Raczej trzeba uprzedzać i mówić, nie róbcie tego, bo potem się skończy... Tak naprawdę sprawdzian i test tego, o czym pan mówi, pierwszy realny będzie jutro. Bo jutro mają się odbyć głosowania nad tym, czy wszystkie, tak jak była umowa, projekty aborcyjne przepuścić do komisji, żeby można było dalej nad nimi procedować. Sygnał z koalicji szedł taki, że to już jest dogadane i że o to chodzi, że wszyscy głosujemy za swoimi projektami, bo chodzi o debatę, chodzi o pracę u podstaw, o tłumaczenia i tak dalej. Na co wychodzi Szymon Hołownia? I mówi wczoraj, że od początku był w tej sprawie uczciwy i mówił, że nie ma na to żadnych gwarancji.
I że to jest zawsze osobiste głosowanie posła i zawsze jego osobista decyzja. Ja nie wiem, czy pan marszałek nie rozróżnia kwestii ostatecznego głosowania nad projektem, nad tym, żeby przepuścić go w pierwszym czytaniu do dalszych prac w komisji? Czy po prostu właśnie jest to kolejne jakieś podkopywanie tej solidarności koalicyjnej? Powiem za siebie, zna mnie pani dobrze. Ja jestem generalnie za tym, żeby maksymalnie ograniczać aborcję. Można powiedzieć, że jestem takim klasycznym przykładem polityka, który szuka wszystkich sposobów pomocy matce, edukacji i tak dalej, żeby tylko było jak najmniej aborcji i ograniczać. Ale jutro zdecydowałem, i mi się podoba też, że to jest nasza wspólna decyzja, ale uważam, że powinniśmy w pierwszym czytaniu przepuścić wszystkie projekty i znaleźć rozwiązanie najlepsze możliwe. To ja rozumiem, tylko widzi pan, że jest już opór wyrażany, no właśnie. Bo to głosowanie jutro przecież nie będzie głosowaniem... Nad projektem. Nad każdym z projektów, bo samo w sobie byłoby nielogiczne, bo każdy jest inny. Będzie po prostu logicznym uznaniem, że jeżeli chcemy znaleźć kompromis, wspólne rozwiązanie, nawet może z niektórymi pisowcami, bo może oni też, tam są też różne poglądy w tej sprawie, no to się musi znaleźć w małym gremium komisji, i muszą się na tym pochylić, no nie 460 osób na sali sejmowej, tylko w sali obok mniejsza grupa. Czego pana zdaniem nie rozumieją koledzy z trzeciej drogi? Nie, aż w tej kwestii. No tak, no bo już Marek Sawicki mówi, że on nie będzie głosował, bo on ma poglądy w sprawie aborcji od lat znane. Tylko, że nie jest głosowanie w sprawie poglądu dotyczącego aborcji. Ale czym to się różni? Ja też mam znane, nie? No właśnie. Natomiast rozumiem, że na końcu parlament, po to szedłem do parlamentu, nie po to, żeby stać się dyktatorem parlamentu, nie po to Marek Sawicki czy ja idziemy do parlamentu, żeby wszyscy zrobili tak, jak my uważamy, tylko po to, żeby tam w parlamencie znaleźć rozwiązanie, które jest najlepsze politycznie. Panie pośle, jakkolwiek by nie zaklinać rzeczywistości, gruba awantura nam się jutro szykuje. Ja się zastanawiam znów, jak ona wpłynie na kondycję rządzących. Wie pani, jak to często w Polsce jest? Z wielkie chmury mały deszcz. Ja bym zachęcał wszystkich, żeby nie dawali się nikomu szantażować, tylko po prostu doprowadzili do tego, jeżeli chcą, żeby dyskutować na ten temat, a trzeba o tym dyskutować, dlatego że pisowcy narozrabiali strasznie, atakując kobiety, zmieniając kompromis aborcyjny i tak dalej, że dzisiaj trzeba do tego wrócić, myśmy to obiecali, ja to też mówiłem publicznie, to będzie część naszej polityki, natomiast nie da się tego zrobić inaczej, niż po prostu skierować te projekty do komisji. Zresztą przecież my najczęściej tak postępujemy. Przecież trzecia droga, może taki argument do nich byłby dobry, jak pani będzie z nimi rozmawiała, nie? Przecież oni wyrośli z takiego założenia, że właśnie te społeczne elementy, że każdy projekt powinien być dyskutowany, że trzeba umożliwiać dyskusję na temat projektów, czego one by nie dotyczyły. I ja naprawdę tak głosuję co do zasady w parlamencie, nawet, no z wyjątkiem może jakichś ekstremalnych sytuacji. Mhm. Po prostu głosuję za tym, żeby projekty szły dalej, jeżeli są przygotowane. A decyzję podejmujemy w ostatecznym głosowaniu. Znaczy, nie wiem, czego ktoś tutaj nie rozumie. Już jest ostateczny projekt, który jest efektem jakiegoś działania w parlamencie, które nazywa się kompromis. Znaczy, Wczoraj Marcin Kierwiński, szef MSWiA, został obroniony, tak to nazwijmy politycznie. Odrzucono wniosek o wotum nieufności, które złożył Prawo i Sprawiedliwość. 180 za, 240 przeciw, czyli bardzo duża przewaga. To jest przykład, że trochę z wielkiej chmury mały deszcz, bo kiedy przyszło do realnego głosowania, specjalnie tam byłem tak, że na debatę poszedłem, to widziałem, że jednak nie ma czegoś takiego, że ktoś ma wątpliwości, czy należy Marcina Kierwińskiego bronić. Że dla wszystkich jest jasne, że coś robimy wspólnie, kiedy już przychodzi do głosowania. No, ja mówię, jutro będzie też test, zobaczymy. Wracam do tego, o co mnie pani zapytała, bo może trzeba też trochę się przyzwyczaić, że parlament polega na tym, że ten powie tak, inny powie tak i nie robić wszystkiego sensacji, że to jest część też parlamentu po prostu. Nie? Mhm. Patrzeć, jak ludzie ostatecznie głosują, a że sobie pogadają, że powiedzą swoje poglądy, to nie ma w tym nic złego, a nawet to jest dobre, bo tego nam brakowało za pisowskich czasów. Trochę. Panie pośle, wracając do Marcina Kierwińskiego, to jest trzeci minister, który musiał się borykać, tak to nazwę, w cudzysłowie, z wnioskiem o wotum nieufności po Bartłomieju Sienkiewiczu i Adamie Bodnarze. Premier Donald Tusk zwrócił wczoraj uwagę, że to jest trzech ministrów, którzy najbardziej uwierają Prawo i Sprawiedliwość. Pan się zgadza z taką opinią? Oni są, jeżeli popatrzeć na to, którzy ministrowie odpowiadają za te najbardziej newralgiczne fronty zmiany, bym powiedział, to ci trzej. To widać, nie? Czyli kwestie sprawiedliwości, gdzie pisowcy byli najbardziej aktywni w niszczeniu, media publiczne, czyli kultura, czyli Sienkiewicz, no i ten obszar Kierwińskiego, czyli policja, służby. To na pewno jest tak. Pisowcy na pewno na nich się uwzięli, będą w ich... Ale my ich będziemy bronić, bo oni mają rację to, co robią, to po to były te wybory, żeby oni to robili. Nie ma pan żadnych uwag co do działalności Marcina Kierwińskiego? Wie pani, może to panią zdziwi.
Bo zawsze człowiek ma jakąś gdzieś uwagę i wtedy, gdybym miał, to musiałbym przed panią tak udawać, że nie mam. Ale ja naprawdę nie mam. Naprawdę pan nie ma. Jeśli będę, to obiecuję, że od razu pani powiem. No bo tam podobno w Policji nie dzieje się najlepiej, ale to tylko takie nieoficjalne informacje. Ale to co za uwaga, że podobno, że jedna baba drugiej bawi, nie? Czyli plotkami pan się nie zajmuje. Panie pośle, a propos plotek jeszcze, a może nie nawet chciałem, plotek... żeby tutaj stereotypizować, że kobiety, więc możemy jeszcze dodać, żeby nie było, żeby pani tam nie miała jeden chłop drugiemu chłopu. Tym bardziej, że faceci podobno bardziej od kobiet. A żeby pani wiedziała, a, nie, a szczególnie podobno właśnie w takich zamkniętych środowiskach, więc myślę, że może być też dużo plotek. No dobra, już zostawmy. Zamknięte obrady Klubu Lewicy były transmitowane w sejmowej telewizji. Ojej. Czy pan wierzy w przypadki, panie pośle? Znaczy wierzyć w przypadki, wielokrotnie w życiu. Nie, no Lewica twierdzi, że to nie był przypadek. Nie, no, chyba nie sobie żartuje. No jeżeli ktoś ma więcej niż 5 latek i żyje na tym świecie, to chyba widział mnóstwo rozmaitych przypadków. Absolutnie zaskakujące. I to taka wpadka po prostu była, tak? Ojejku, wie pani, ile miałem takich sytuacji? Że doprowadził pan do transmitowania tajnych obrad kogokolwiek? Była ostatnio taka sytuacja, faktycznie, jakaś podobna w Sejmie, u mnie w komisji, tylko nie mogę sobie przypomnieć, ale w ogóle przypadki chodzą po ludziach i mówię to poważnie, to nie jest trywialne. Gdyby transmitowano w hotelu sejmowym tajne posiedzenie klubu Platformy Koalicji Obywatelskiej, to byłoby spoko dla pana? Nie byłoby spoko, ale mógł to by być przypadek. Nie widziała pani w życiu przypadku? No dobrze, a czy ktoś powinien ponieść konsekwencje? Ale przepraszam, to, czy my poważnie rozmawiamy? Tak, rozmawiamy bardzo poważnie, rozmawiamy panie poważnie na temat, czy są przypadki. Szczerze, ja jestem w szoku, że pan nie jest oburzony tą sytuacją. Nie, ale czym jestem oburzony? Jestem oburzony, że... Znaczy, po pierwsze to jest tak, że robienie czegoś takiego, że ja siedzę z wypiekami i oglądam, o czym mówią na klubie Lewicy w sprawie aborcji, to z góry wiadomo, o czym mówią. No to to też nie jest znowu, wie pani, jak miłość 210 odcinek, nie? To po pierwsze. Po drugie, jestem zdziwiony pani podejściem do kwestii przypadków, no bo dla mnie jest oczywiste, że na świecie są przypadki. To nie jest moje podejście do kwestii przypadków, tylko Lewicy podejście do przypadku. Ja cytowałam, panie pośle. Jeśli znam liczbę pani od odbiorców, to będzie kilka milionów ludzi. Każdy z nich, gwarantuje to pani, miał w życiu jakiś przypadek. Więc nie wchodzę w dyskusję, czy są przypadki, bo to nie ma sensu. No to jak pan interpretuje to, nie podoba co mi się wydarzyło? Bo oczywiście, że to jest źle, że taki przypadek się wydarzył, no bo ktoś nie dopilnował jakiejś tam techniki i tak dalej, ale robię... Znaczy nie wiem w ogóle, o czym my rozmawiamy, no co jest za sensacja, no. Ja jestem po prostu zdruzgotana pana podejściem, naprawdę. Ale co panią zdruzgotało? Może to było jakoś tajne posiedzenie pani klubu parlamentarnego, tajne panie pośle. Klubu? No, panie redaktor, zastanówmy się chwilę, jak może być tajne posiedzenie klubu? Normalne, znaczy nie publiczne. Rozmawiali tam o swoich wewnętrznych partyjnych sprawach i każdy ma do tego prawo, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość, czy to będzie Lewica, czy to będzie Polska 2050. Ja też jak z moją żoną rozmawiam o różnych tajnych naszych domowych rzeczach, to też nie chcę, żeby tego ktoś to, ale tajne mówi w cudzysłowie. Nie ma tajnych posiedzeń klubu, mówiąc na poważnie. Są nieupublicznione. I to jest źle, że zostało upublicznione. Oczywiście, że tak. Ale dyskutowanie o tym, czy istnieją przypadki w tym kontekście, jestem na 100% pewien, że przypadkowo. Okay. Przepraszam, a ktoś sobie wyobraża, że siedzi szef kancelarii Sejmu Jacek Cichocki i tam przekłada kabelki i mówi, a teraz ich puszczę na całą Polskę. Przecież to jest żart. No dobrze, i rozumiem, że żadnych konsekwencji pan by nie wyciągał w tej sprawie. W takiej sytuacji, gdybym był przełożonym tych urzędników, czy tam techników, którzy to zrobili, no zbadałbym sytuację. Jeśli była ich wina, zaniedbanie, to konsekwencje służbowe, no. No ale no, przepraszam, no. Czyli ktoś powinien ponieść konsekwencje za tą sytuację? Tak czy nie? Ale w jakim sensie? Służbowe. Politycznym? No służbowe, jeżeli ktoś zawinił, to pewnie, że tak. No. Okej. Okay. A politycznie, ale robienie z tego politycznej sprawy... Ale to musi pan do koalicjanta się zwrócić, nie do mnie, bo to Lewica robi z tego polityczną sprawę. Od razu mi przyszły w głowie wszystkie najśmieszniejsze przypadki, jakie mi się w życiu zdarzyły, nie? Na przykład, dobra, nie, bo to wszystkie są takie, że potem by to było. Pigułka dzień po dla 15-latków jednak za zgodą rodzica, podobno, panie pośle, że propozycje farmaceutów są no, chyba dość rozczarowujące dla ministry zdrowia Izabeli Leszczyny, która liczyła tutaj na współpracę z farmaceutami. Okazuje się, że no, oni nie chcą za bardzo współpracować i jednak proponują, żeby dziewczyny do 18 roku życia musiały mieć zgodę rodzica, żeby móc kupić pigułkę dzień po. Zastanawiam się, czy mam jakieś wyrobione zdanie, bo czasem mogę nie mieć. Nie? I może lepiej, że czasem nie mam, bo wtedy ludzie uważają, że... Znaczy, w ogóle uważam, że dzieciaki jako ojciec jednak powinny w kontakcie z rodzicami kupować leki, nie? Ale nie zawsze mają kontakt z rodzicami, panie pośle. To jest ten problem, bo my mówimy o rodzinach, które są ze sobą blisko. Są dzieci, które nie mają kontaktów i nie mogą porozmawiać z rodzicami na takie sprawy w ogóle. Wiem. To chyba się nad nimi trzeba pochylić przede wszystkim. Nad wszystkimi trzeba się pochylić, bo trzeba się też pochylić nad zasadami, no, i nad tymi, i nad tymi. To są dzieci, więc wszystkie wymagają troski. Natomiast
Powiem pani szczerze, nie wiem, jak to rozwiązać. Pewnie są jakieś rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo stosowania leków, robią jakieś wyjątki, nie wiem. Nie wiem, jak to należy rozwiązać. Po prostu nie wiem. Ale chyba lubi pani, jak raz na 1000 pytań odpowiem, że czegoś nie wiem. Nie, ja lubię, jak... Jak ktoś jest taki najmądrzejszy we wsi, tak? I wszystko wie. Nie tylko we wsi. Nie. Paweł Kowal, nie najmądrzejszy, jak sam stwierdził we wsi, tak? Nie, nie wiedzący wszystkiego. O, może nie, no tak. Nie najmądrzejszy we wsi, to dobrze brzmi. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję, za to spotkanie. A już za chwilę u państwa publicystki Dominika Długosz i Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Zapraszam. To jest zawsze osobiste głosowanie posła i zawsze jego osobista decyzja. Pewnie część z państwa pamięta różne głosowania o projektów aborcyjnych, które miały miejsce na tej sali w poprzednich latach. I wiecie, że były uzgodnienia, były umowy, a nagle w dyskusji przed samym głosowaniem padało jedno słowo, jedno sformułowanie, które sprawiało, że wynik głosowania, który był uzgodniony, kompletnie się zmieniał. Gwarancji mieć nie można. Deklaracja, którą usłyszałem od pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, premiera Kosiniaka-Kamysza, jest jednoznaczna. Zagłosują tak, jako klub, en bloc. Oczywiście będą głosy, które pewnie, jak państwo słyszą, będą głosowały inaczej. Ale en bloc postarają się zrobić wszystko, żeby wszystkie te ustawy przeszły. A więc z ich strony mamy deklarację dobrej woli i ja te deklaracje biorę na poważnie. Natomiast jak panowie, państwo wiedzą, to jest materia, w której to się może wydarzyć wszystko. Natomiast ja głęboko liczę, że będziemy wszyscy odpowiedzialni. To nie jest finalne głosowanie. Przecież widzicie, jesteśmy w budynku, gdzie ten dramat się odbywa. Jutro będzie jego kolejna odsłona. Znaczy dramat, to chodzi mi o to napięcie i różnice zdań między, no, najwyraźniej to widać, między lewicą a trzecią drogą. I to dotyczy wszystkich tych obyczajowych inicjatyw, znaczy dotyczących obyczajowości, czy no, praw kobiet, praw wszystkich orientacji seksualnej, do godnego życia i równego traktowania. Więc w jakim sensie to, co zleciłem pani minister Kotuli, jest gotowe. Projekt rządowy jest gotowy. Ale ja nie mogę zgłosić projektu rządowego, jak nie będę miał pewności, że partie, które wchodzą w skład rządu, go popierają. No wiecie, rząd składa się, czy tego chcemy, czy nie, z czterech partii, które dokładnie w tych sprawach aborcji i związków partnerskich mają różnice zdań i trochę różne wrażliwości. A u nas w studiu już publicystki Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry. I Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dobry. To może szybko zamknijmy tę aferę, która wczoraj wybuchła w Sejmie w kontekście no właśnie przypadkowej czy nieprzypadkowej transmisji zamkniętego klubu Lewicy. Paweł Kowal ogromnie był zdziwiony, że ja w ogóle go pytam o to i że to jest jakaś sprawa. To jest jakaś sprawa, czy to nie jest jakaś sprawa? No bo awantura się zrobiła dzika wczoraj wprost. Dominika. Znaczy, tradycyjnie rzecz biorąc, posiedzenia klubów parlamentarnych są sprawą zamkniętą. Nie mogą przy nich być dziennikarze, nie mogą być inni politycy i osoby z zewnątrz, bo to są sprawy wewnętrzne partii. Natomiast ja muszę się zgodzić z Pawłem Kowalem. Że z igły w igły. Że sądząc po wyniku wyborczym Lewicy, to nie jest tak, że wszyscy w hotelu sejmowym z wypiekami na twarzy śledzili posiedzenie ich klubu. Zwłaszcza w sprawie aborcji. Wszyscy wiemy, jak Lewica zagłosuje, jaką ma opinię. No, ale ten temat. Natomiast nie powinno, oczywiście nie powinno się to zdarzyć i ta sprawa musi być wyjaśniona i powinno zostać sprawdzone, dlaczego tak się stało. Jakoś to przepinanie kabli mnie nie przekonuje, no, ale liczę na to, że pan minister Cichocki to wyjaśni do głębi. Panie redaktor, ta sytuacja raczej nie poprawi relacji między trzecią drogą i lewicą. No raczej nie poprawi, przy czym tutaj muszę się zgodzić z tym, że wymagałoby też dość dużej złej woli takie stawianie sprawy jasno, tak, chcieli nas zdemaskować, podsłuchać i skompromitować, bo tak jak mówi Dominika, po pierwsze powszechnie znane jest stanowisko Lewicy na temat aborcji, po drugie niestety jest też tak, że taki ogólnosejmowy spisek, a nawet jakiś może nie ogólno, ale w ogóle sejmowy spisek na to, jakby tu skompromitować tę wielką siłę, jaką jest Lewica, nie jest przekonany. Złośliwie. Ja powiem z żalem, nawet nie złośliwie, z żalem. Ja bym wolała, żeby Lewica
Polska była silniej, potężniejszą siłą, ale nie jest. Więc nie wydaje mi się, żeby to był spisek. Natomiast na pewno potrzebne jest to, żeby kluby parlamentarne, żeby w ogóle wszyscy, którzy cokolwiek robią w Sejmie, mieli pewność, że to się dzieje zgodnie z procedurami, że tam właśnie w tej chwili są bezpieczni, bo to jest jednak Sejm. Są bezpieczni, że sobie mogą pogadać, tak. Naradzić się, bo to wchodzi w zakres demokratycznej debaty, po prostu również to, że się klub naradza. Więc... Ja wiem, i to nie jest jakaś wiedza bardzo tajna, ale że za każdym razem, jak jest zmiana pokojów klubowych, robi się remont nie po to, żeby odmalować ścian, tylko żeby znaleźć podsłuchy. To jest standardowa procedura w Sejmie, po każdej kadencji. Po każdej kadencji kluby zmieniają swoje miejsce siedzenia w Sejmie, to sobie sprawdzają, czy tam poprzednicy nie zostawili im jakichś niespodzianek. I muszą mieć bezpieczeństwo. No, muszą mieć bezpieczeństwo, w którym mogą usiąść i pogadać. No, gdzie mają dostowy i przyjaciół, iść na boga. To tam też niebezpiecznie, jak już się niektórzy przekonali. A propos Lewicy, skoro już przy niej jesteśmy, to jeszcze jeden wątek dotyczący no, pewnej refleksji, delikatnie rzecz ujmując, która na Lewicę powinna się wylać chyba po tych wyborach samorządowych także. Wczoraj Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości tutaj w studiu, mówiła, że ona nie będzie zwalała winy na wyborców, ona nie będzie zwalała winy na koalicjantów. Ona sugeruje, żeby się zastanowić nad błędami, które Lewica popełnia, nad złą strategią, nad złą komunikacją, nad złym przekazem. Zarząd Lewicy w najbliższą sobotę. Czy pani się czegokolwiek spodziewają po tym zarządzie i czy Katarzyna Kotula jest taką jedyną osobą, która rzeczywiście ma ochotę przemyśleć, co dzieje się realnie, czy rzeczywiście na przykład panowie Biedroń czy panowie Czarzasty są skłonni do jakiejś refleksji głębszej, na przykład nad kryzysem przywództwa także? Ja w ogóle uważam, że Lewica powinna całkowicie na nowo przemyśleć swoją agendę. A to dlatego, że jej agenda, która jest najbardziej atrakcyjna, została zajęta przez silniejszego koalicjanta. Przez partię, która jest duża, potężna i na którą wyborcy będą chętniej głosowali, dostawszy tę agendę lewicową, bo jest to po prostu pewniejsza partia. W związku z tym, i to są kwestie związane z aborcją, ze związkami partnerskimi, byłoby idealnie, gdyby była mowa o małżeństwach jednopłciowych, ale no, to są związki partnerskie póki co. Nie są. No jeszcze nie są, ale chodzi o przejętą agendę, tak? Jeszcze do tego dochodzą kwestie klimatyczne, ekologiczne, co było widać w wyborach samorządowych, które też zostały przez kandydatów koalicji obywatelskiej przejęte, przecież nawet ruchy miejskie wspierały koalicjantów, znaczy kandydatów w koalicji obywatelskiej. I w tej sytuacji Lewica, która została pozbawiona tych swoich najbardziej atrakcyjnych haseł i postulatów, w ten sposób, że ma je też kto inny, powinna odnaleźć się na nowo, powinna odnaleźć nową agendę i niestety to ją czeka, to albo marginalizacja. W moim przekonaniu nie ma już miejsca na Lewicę Light spod znaku Czarzastego i Biedronia i taką lewicę przyklejoną do Donalda Tuska. Jest miejsce na Lewicę Radykalną, która ma ten problem, że nie ma 5%. I na razie mieć 5%. Tak, nie będzie mieć w sondażach. Lewica musi się odróżnić od Tuska, żeby cokolwiek znaczyć. A odróżnia się w tej chwili wyłącznie partia Razem. I albo Czarzasty z Biedroniem, mówiąc wprost, zapiszą się do Donalda Tuska i przestaną kombinować i wejdą do Koalicji Obywatelskiej. Albo zostaną totalnie zmarginalizowani we własnym środowisku. Ale pytałaś o to, czy Kotula jest jedyną osobą, która chce refleksji. Nie, tam jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą refleksji, tylko oni mają plan rozpisany w czasie. Z planami rozpisanymi w czasie jest taki problem, że wszyscy je poznają prędzej czy później. Plan rozpisany w czasie jest taki: wybory europejskie w tej chwili, nie kombinować przed wyborami europejskimi. No to gratuluję, no bo chyba wybrać... chodzi o to, żeby poprawić wyniki przed wyborami. Nie skończyliśmy, nie. Wybrać dobrą kandydatkę na prezydentkę do wyborów prezydenckich. Zaraz po wyborach prezydenckich w partii są przewidziane wybory władz nowych i usunąć Biedronia i Czarzastego po wyborach prezydenckich. Problem z tym planem jest taki, że on ma 1,5 roku. A Włodzimierz Czarzasty jest dość brutalnym rekinem politycznym i już poprzednich swoich buntowników załatwił, nie wpuszczając ich i usuwając władz partii, nie wpuszczając na Kongres Zjednoczeniowi. Więc to 1,5 roku daje Czarzastemu bardzo wiele możliwości, żeby się przegrupować, żeby znaleźć sobie swoich stronników w byłym SLD. I mam wrażenie, że tak daleko w przyszłość rozpisany plan do niczego dobrego nie doprowadzi, ale bardzo wiele polityczek lewicy mówi do mnie: spokojnie, my wiemy, co robimy. Włodzimierz Czarzasty nas w tym wspiera.
Czy Włodzimierz Czarzasty zostanie pozbawiony fotela wicemarszałka? Ta umowa waszym zdaniem gdzieś tam będzie zmieniona, jakaś renegocjacja umowy koalicyjnej i tak dalej, bo na razie to się w formie plotek głównie odbywa w Sejmie, ale czy jest coś na rzeczy, Dominika, co się mówi na ten temat? Znaczy jest coś na rzeczy, bo to już ja to słyszałam od polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego z 2 miesiące temu. Przed wyborami. Tak, że z marszałkiem rotacyjnym to jest tak, że czasem jest rotacyjny, a czasem nie jest rotacyjny i że w ogóle, żeby sobie Czarzasty nie myślał. Oni bardzo chcą, żeby pozbawić lewicę czegoś. Oni naprawdę chcą, żeby było sprawiedliwie. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I żeby wywalić jakichś ministrów, żeby zabrać ten układ z rotacyjnym marszałkiem, ja myślę, że oni do tego prędzej czy później doprowadzą. Bo lewica tak bardzo traci na znaczeniu, że... No właśnie rzeczywiście... pozycja negocjacyjna spadła, zdolność negocjacyjna. Pozycja negocjacyjna Czarzastego. On to zresztą wiedział, że tak będzie, dlatego sobie wszystko wynegocjował wcześniej. A czy wyobrażacie sobie w ogóle taki scenariusz, że lewica wychodzi z rządu? No to byłby w takiej koniec... sytuacji, kiedy chce nie, się jej zabrać te zabawki to wszystkie? To byłby koniec lewicy. No z czym ona ma wyjść z rządu? Tak jak mówiła Dominika, opcją jakąś jest lewica radykalna, która ma poparcie marginalne w Polsce. Więc to jest, no to jest koniec lewicy. No, lewica musi to przetrwać. Czyli troszkę z potrzasku się z państwa. No tak, ale z drugiej strony to jest również koniec tego rządu. No właśnie. Bo tych 20 paru posłów lewicy daje większość. Dlatego nie do końca się z wami zgadzam, że ta pozycja, znaczy ona oczywiście jest słabsza, niemniej oni mają ten główny argument w ręku. Czyli tak. Taki Ziobro w PiSie, ale tak? Co, dlatego nie będzie trochę żadnych... tak. Znaczy, nie chcę... Ale okay. Dlatego nie będzie żadnych negocjacji. Mm-hmm. Donald Tusk, mówiąc o rekonstrukcji rządu, a to na razie on mówi, kogo wywali, kogo weźmie i jak będzie wyglądał jego rząd, powiedział, że będą ministrowie odchodzić, ale w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w związku z różnymi decyzjami, nie powiedział, że będzie renegocjował ten układ czterech partii. Więc ja zakładam, że w ogóle na razie by sobie pogadamy, trzecia droga sobie tam pokrzyczy, oni się pokłócą jeszcze parę rzeczy, nie będzie tych historii. Drogie panie, czego się panie spodziewają po dzisiejszej debacie w sprawie projektów aborcyjnych, która, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed 13 powinna się rozpocząć? Można by to zbagatelizować i powiedzieć, że niczego, bo to i tak się niczym nie zakończy wiążącym. Ale nie róbmy tego. Ale nie zrobimy tego, ponieważ bardzo ważne jest to, ja uważam, że to jest naprawdę ważne. I z tym argumentem się zgadzam, wygłaszanym również przez polityczki, że skoro pisane są projekty i głosowane ustawy przywracające praworządność, bez żadnej szansy na podpis przez prezydenta, tak samo tutaj powinny być przegłosowane ustawy na temat praw człowieka, bo aborcja to jest prawo człowieka i żaden były prezes Trybunału Konstytucyjnego w wywiadach swoich dla prawicowej prasy mnie nie przekona, że nie. I jak najbardziej powinno to zostać postawione, omówione i przegłosowane, natomiast będzie przy tym ogromna awantura, no bo koalicjanci nie są jednomyślni. Awantura to pewnie będzie większa jutro niż dzisiaj, ale... Pewnie tak, no ale przy debatach myślę, że też będzie, że kiedy z mównicy roztoczą się różne oskarżenia... No wiesz co, do tej debaty to ja już jestem trochę przyzwyczajona. Znaczy, że ona się już odbyła, tak? Kiedy została wstrzymana. Nie brzmiało, my od 30 lat o tym dyskutujemy i te argumenty skrajnie głupie, demagogiczne oraz kretyńskie padają z tej mównicy regularnie co roku w różnych odsłonach debaty antyaborcyjnej. Najważniejsze jest to, że ja kompletnie nie rozumiem tego, o czym przed chwilą rozmawiałaś z Pawłem Kowalem i stanowiska akurat Pawła Kowala, który należy do jednego do grona najbardziej konserwatywnych polityków Koalicji Obywatelskiej, mnie tu cieszy, że my nie rozmawiamy w tej chwili o usuwaniu ciąży. To przepraszam, wejdę ci w słowo, bo naprawdę bardzo chciałam, żebyś ten cytat skomentowała, obie panie. Szymon Hołownia wczoraj. Od początku byłem uczciwy i mówiłem, że nie ma na to żadnej gwarancji, na to, czyli że te projekty wszystkie pójdą do dalszych prac w komisjach. To jest zawsze osobiste głosowanie posła i zawsze jego osobista decyzja. Ale osobista decyzja posła, i ja to absolutnie rozumiem, jest taka, czy zgadza się na projekt ustawy, który gwarantuje kobietom możliwość usuwania ciąży do 12 tygodnia, czy nie. Natomiast to, czy ta ustawa pójdzie do pracy w komisjach, to jest sprawa umowy politycznej. To jest sprawa umowy między czterema partiami, że wszystkie cztery projekty idą do Komisji Nadzwyczajnej, która tam sobie będzie... I tak było to przedstawiane. I tak, tak Szymon Hołownia o tym mówił. I tak to nieprawda, miało być. Że tak A tutaj mówi. Wychodzi Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest lekarzem z Krakowa, na sejmowy korytarz i mówi, że on się wstrzyma od głosu w tej sprawie. I oczywiście każdy może zrobić, co chce, ale proszę państwa, przecież to nie jest jeszcze decyzja, to jest odesłanie tylko do dalszej pracy. No właśnie, panie prezesie kochany, to jest odesłanie do dalszej pracy. To weź pan zagłosuj za tym odesłaniem. I koniec, kropka. I przestańmy a potem
nad ustawą, prawda? A potem dopiero nad ustawą. I potem oczywiście każdy poseł ma prawo do własnego światopoglądu. Ale czy wy macie takie poczucie? Ja nie wiem, czy tak jest, ale ja osobiście zaczynam mieć coraz głębsze takie wrażenie, że panowie z trzeciej drogi, bo panie to już jest zupełnie inna historia w trzeciej drodze, uciekają o odpowiedzialności w tej sprawie. Ja myślę, te wszystkie argumenty dotyczące tu się wstrzymam, a tutaj to może zróbmy referendum, albo tutaj ludzie jednak powinni, przypomnę, że 27% kobiet w wieku reprodukcyjnym brałoby udział w tym referendum, gdyby ono się odbyło. Mhm. Czy to nie jest takie uciekanie przed podjęciem decyzji? Ja myślę, że to jest świadome. I obronieniem swojej decyzji, proszę bardzo. Ja od początku myślę, że to jest świadome, chociaż to jest niepopularny pogląd bardzo. Mhm. Natomiast uważam, że świadomie liderzy trzeciej drogi odwołują się do konserwatywnych wyborców, liczą na to, że im się to opłaci w przyszłości przy kolejnych wyborach i wiedząc, jaki mają klub, który jest bardziej progresywny niż oni, świadomie właśnie taką mają agendę, bo to jest zmiana zdania co chwila. Pod jakimiś pretekstami to się odbywa, chociażby jak z tym przesunięciem debaty na jakże spokojny czas między turami wyborów. Nie przed wyborami, tak. Zresztą zobaczcie, ile się dzisiaj dzieje. Ale dzisiaj są w Warszawie, jest Narada Strategiczna Liderów Unii Europejskiej. Jakieś są jeszcze kwestie rozliczeniowe i jeszcze ta aborcja. To nie jest tak, że to jest spokojny czas. Ale oczywiście, którym... ale wiesz, nie ma żadnego spokojnego czasu. No więc właśnie. Znaczy, to było gadanie naprawdę kompletnie bez sensu. Ale żeby nie było wątpliwości, ja rozumiem, dlaczego politycznie, wyłącznie politycznie, rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia to robi. Szymon Hołownia wciąż ma ambicje prezydenckie. On z nich nie zrezygnował i na razie nie zamierza zrezygnować. I do jakiego elektoratu on się ma odwołać? Jeżeli on trafi do drugiej tury z Trzaskowskim, albo jeżeli on trafi do drugiej tury z Tuskiem, to do kogo on ma mówić? Przecież on musi mówić wtedy do wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Więc on musi robić te hopsztosy, te wygibasy, tę stójkę na organach, żeby pokazać tym wyborcom konserwatywnym, że on przecież w ogóle tej aborcji nigdy nie chciał. Ja jestem od was. Konserwatywnym jeszcze przedsiębiorcom do nich też uderza, czyli tak trochę odbiera Konfederacji. To a podobno w ogóle to babciowe. Mhm. Ja w przeciwieństwie do posła Kowala się plotkami zajmuję. Tak. To babciowe podobno gdyby wzbudziło taką straszną niechęć Donalda Tuska do trzeciej drogi i do Polski 2050, że nagle właśnie to miał być powód, dla którego Donald Tusk w ogóle nie chce rozmawiać w tej chwili o odbieraniu lewicy czegokolwiek. Bo nagle się okazało, że tu są poważne sprawy, bo ta wojna o aborcję, ona jest bardzo poważna, ja nie chcę jej lekceważyć, to są w ogóle bardzo poważne sprawy, ale ona jest znana. Wszyscy wiemy, od lat i od miesięcy, i od kampanii wyborczej. Natomiast tu główny projekt babciowy, a wychodzi Polska 2050 i znowu ma wątpliwość. Ale lewica też. Ten wychodzi ze swoim projektem, ale Dziemianowicz bądź przynajmniej grzecznie koło niego stała i mówiła, że to jej, tak? A tutaj ledwo... Katarzyna Kotula też się przyznaje do tego. Ledwo pokazał, a Hołownia mówi, nie. Mamy wątpliwości. No dobrze, tylko wracając do tej strategii, o której mówicie. Ja tutaj mam dane, co prawda oczywiście z tych ostatnich niedzielnych wyborów. Wiadomo, że wybory samorządowe nie przekładają się na parlamentarne i odwrotnie jeden do jednego, natomiast pokazuje to pewne trendy. Wiecie, ilu wyborców trzeciej drogi z wyborów parlamentarnych w październiku oddało głos na trzecią drogę teraz? Nie sprawdzałam tego. 49,8. Stracili połowę wyborców. I teraz pytanie, bo nie stracili wyniku przecież jakoś zasadniczo, bo tutaj już nie widziałam tych badań. Skąd przeszły te osoby, które po raz pierwszy teraz na trzecią drogę zagłosowały na przykład? Bo oni w porównaniu z październikiem swoich wyborców stracili połowę. Ale wynik jest na tym samym poziomie. A kto stracił? Więc może to, na przykład. Więc może to jest prawda, że część potrafią konserwatywnego elektoratu przyciągnąć do siebie. Właśnie. Może właśnie przyciągają. Wiesz co, ja od jednej z polityczek trzeciej drogi, takiej określanej jako lewaczka w tej trzeciej drodze, usłyszałam tak, ja będę głosowała za projektami wszystkimi dotyczącymi aborcji. Tak, aborcja do 12 tygodnia, ale uważam, że my jako formacja powinniśmy cały czas mówić do wyborcy konserwatywnego, bo taki jest nasz polityczny interes. Ale to nie tylko polityczny interes ich, to jest w ogóle, ja uważam, polityczny interes Polski, aby wyborcy o konserwatywnych poglądach mieli kogo innego niż populistyczna partia, która dąży do rozmontowania ustroju tego państwa. No tak. I to jest naprawdę ważne. Znaczy, ci ludzie są, ci ludzie głosują, jest ich dużo, widzimy to po kolejnych wyborach.
I oni, jest bardzo wskazane dla nas wszystkich obywateli, aby mieli na kogo głosować. I jeśli będą głosować na trzecią drogę, to nie jest tak źle. Mhm. Dobrze, to kończąc wątek związany z prawem aborcyjnym, no, gdybyście miały obstawiać, oczywiście nie mamy szklanej kuli, nie wróżymy z fusów, no ale jednak jakieś dane się pojawiają. Przejdą te wszystkie projekty do komisji, moim czy zdaniem, nie przejdą? Tak. Znaczy przejdą. Liczę i wychodzi mi, że 12 posłów, 12-13 posłów trzeciej drogi będzie przeciwko tym projektom, a to oznacza, że one przejdą i pójdą do komisji wszystkie. Panie redaktor, byłoby bardzo źle, gdyby nie przeszły, to by bardzo źle wróżyło w ogóle koalicji, powinny przejść i też mi się wydaje, że przejdą, bo to by jednak nie było w interesie trzeciej drogi. Znaczy jak nie przejdą, to nie rozpadnie się od tego koalicja. Ja uważam, że ona się nie rozpadnie z tego powodu, ich łączy ale będzie inne źle. Rzeczy, ale będzie naprawdę bardzo źle i będzie awantura potężna. A to nie wpływa też dobrze na wyborców, którzy oczekiwali spokoju, jak wiemy. Pakt migracyjny przyjęty przez Parlament Europejski, Donald Tusk zwołuje pilne spotkanie i zapowiada dość oficjalnie, że Polska na pakt migracyjny się nie zgodzi, a właściwie na to, żebyśmy ponosili konsekwencje zapisów w tym pakcie zawartych. 2 miesiące przed wyborami europejskimi, no nie jest to polityczny prezent dla premiera Tuska od Parlamentu Europejskiego, oczywiście w cudzysłowie mówię. No niekoniecznie, bo tu można cały czas mówić o tym w ten sposób, jak bardzo Polska dużo przyjęła uchodźców. Mm-hmm. I to w ogóle to ja mam wrażenie... Woda na błęd dla PiSu, proszę pana. Ale to w ogóle to jest, mam wrażenie, że mam déjà vu. To jest z polityką migracyjną koalicji rządzącej jest dokładnie tak samo, jak było z polityką migracyjną PiSu. Są cały czas przy granicy z Białorusią pushbacki. Mimo wspaniałych specjalistów od polityki migracyjnej, którzy weszli jako doradcy do rządu. I jako wiceministrowie. Jako wiceministrowie. Serduszczyk jest na przykład. Wiceministra. Tak. Nie rozumiem tego zupełnie. Nie rozumiem, czemu tak mówi Donald Tusk. Domyślam się, że ma w tym interes polityczny, to znaczy zauważył, że jeżeli będzie mówił trochę bardziej legalistycznie, ale już nie chcę użyć tego skompromitowanego słowa empatycznie, to straci politycznie wtedy, tak? To znaczy, że wyczuł może nastroje społeczne, które mówią tak, musi być płot, mamy wojnę hybrydową. Wzmacniamy płot, wypychamy tamtych, z Ukraińcami też nie wiadomo i po prostu znalazł taką odpowiedź polityczną. Jest to w sprzeczności z tym, co mówił przed wyborami. Zupełnym. W sprzeczności z tym, że cały czas zapowiadał i w ogóle taki jest jakby trend, znaczy taka jest narracja całej koalicji rządzącej, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, że wspólnie podejmujemy decyzje, kiedy nagle mówi, że nie, ja tu się nie będę zgadzał, to jest kolejna sprawa, w której się nie będzie zgadzał, bo Zielony Ład też. W specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestię migracji. Drogie panie, znamy Donalda Tuska od lat. Ja jestem głęboko przekonana, że jeśli Donald Tusk wychodzi i publicznie mówi, że się na coś w Unii Europejskiej nie zgadza, to oznacza, że za 2 tygodnie, góra miesiąc, Donald Tusk wyjdzie i powie, że załatwił z Unią Europejską, że Polska została wyjęta z zapisów paktu migracyjnego. Znaczy Donald Tusk nie ma nie pozwoli sobie na to, wyłazić że... i iść na wojnę z Brukselą, jeśli nie wie, że coś uda mu się załatwić albo już to załatwił. Bardzo możliwe. Więc ja jestem przekonana, że to akurat przed wyborami do Parlamentu Europejskiego okaże się, że Donald Tusk tutaj wyjmuje Polskę z paktu migracyjnego. Nie musimy płacić, nie musimy przyjmować, ponieśliśmy takie koszty, że jeszcze na tym zarobimy. No ale chodzi o to też, do kogo się zwraca to mówiąc, prawda? Ale on się wtedy zwróci już do wszystkich. To znaczy jego wyborcy będą szczęśliwi, bo Donald Tusk znowu sprawczość, wielka miejsce Polski w Europie, nasz... Będzie tak zwany ząg u wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości stracą impet, no bo no, rzeczywiście no, ten Tusk nie chce już puszczać tych migrantów, których oni się wciąż boją. Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało wyrzucić do kosza te wszystkie filmiki z atakującymi granice migrantami. Więc moim zdaniem Donald Tusk właśnie wczoraj powiedział, że już to załatwił. To jest bardzo prawdopodobne. Natomiast jeszcze kontynuując ten wątek paktu migracyjnego, bo my też jesteśmy po to, żeby tę rzeczywistość odkłamywać, zakłamaną rzeczywistość. I poprawcie mnie, panie drogie, jeżeli ja się mylę. Natomiast dzisiaj Rafał Bochenek, rzecznik PiS, o treść paktu migracyjnego oskarżał rząd Donalda Tuska. No ale to trzeba powtarzać, przypomnieć, jak to wyglądało, Dominika. A czy no wszystko jest winą rządu Donalda Tuska, to wiadomo, o co byśmy nie... No ale kryzys praworządności, a kryzys praworządności czyją jest winą? No słyszeliśmy na marszu. Negocjacje, to zdaje się, one się zamknęły jakoś przed grudniem zeszłego roku, tak, prawda? No. W sprawie to, że on został w tej chwili przyjęty, to jest tylko głosowanie. Tak. W dodatku europosłowie Platformy Obywatelskiej razem z europosłami Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko. Znaczy Mateusz Morawiecki bardzo dużo mówił w Polsce o rzeczach, które on zrobi, powie i wymusi na Europie. Paweł Kowal powiedział nawet, że PiS drze ryja.
w Polsce, a jak mysz pod miotłą siedzi w Unii Europejskiej. Ale cytuję. Dlatego, że Mateusz Morawiecki i w ogóle generalnie politycy Prawa i Sprawiedliwości mają te tendencje, próbuje być Wiktorem Orbanem. Orban opanował do perfekcji granie na dwóch fortepianach. Swoim budapesztańskim i swoim brukselskim. Ma dwa fortepiany i jedno robi w Unii, drugie robi u siebie w kraju. Ale nasi tego nie umieją. I za każdym razem tak właśnie wychodzi. Pojadą do tej Europy, nic nie powiedzą, nie odezwą się nawet na tych posiedzeniach. Tak, albo nie pojadą w ogóle, bo się obrazili. Przecież ileż miesięcy nasz minister rolnictwa nie jeździł na spotkania ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, bo się obraził na coś. A potem wrócą i będą mówić, że to kto inny załatwił. No naprawdę, Mateusz Morawiecki ma głębokie przekonanie, że pamięć wyborcy sięga nie dalej niż 3 miesiące wstecz i że my wszyscy tego po prostu nie pamiętamy, co się działo przez ostatnie 8 lat. Ale ja myślę, że powtórzona kilka razy propaganda dobitnie staje się w końcu faktem. Zaczyna funkcjonować jako fakt. Podobnie było z protestami rolników, za które przecież obecny rząd nie odpowiada i za to, co zostało wtedy ustalone, prawda? Więc powtórzenie kilka razy sprawi, że oczywiście. To wina Tuska. Tak jest. To teraz a propos Donalda Tuska jeszcze, bo on już w marcu po raz pierwszy tę deklarację złożył, wczoraj ją potwierdził, mam na myśli rekonstrukcję rządu. Karuzela nazwisk kręci się już oczywiście od kilku dni. Wielu się zastanawia, który z ministrów do Parlamentu Europejskiego się wybierze. Bardzo mnie zastanawia, że ciągle się wymienia Borysa Budkę, mimo że on ostatecznie zaprzeczył, że on się do żadnego parlamentu się nie wybiera. Nie wybiera zupełnie. Dlatego nie mówmy o nazwiskach, bo tak naprawdę nic nie wiemy. Krzysztof Hetman, Krzysztof Hetman się wybiera. Krzysztof Hetman, tak, to wiemy. Natomiast jest dzisiaj sondaż United Service dla WUPY, w którym zapytano badanych o najgorszych ministrów tego rządu. I teraz tutaj ja zauważam dwie rzeczy, bo teraz mamy tak, najwięcej wskazań jako ministrowie, z którymi się z działaniami, których się nie zgadzamy, na pierwszym miejscu jest Czesław Siekierski, ale minister najbardziej krytykowany w tym rządzie ma 20% wskazań na nie. Czyli 80% uważa, że jest okej. Okay. A nie, moim zdaniem drugim połowa z tych 80% go nie zna. Być może, ale na drugim miejscu jest Bartłomiej Sienkiewicz, najgorzej oceniany minister, drugi najgorzej oceniany, ma 17% wskazań. Adam Bodnar 15%. Później Paulina Henning-Kloska 14%. Ojej, bo ja głosowała na panią Paulinę, panią minister. Barbara Nowacka 13%, Radosław Sikorski 11%, Borys Budka 11%, Władysław Kosiniak-Kamysz 10%. Słuchajcie, to chyba jest powód do dobrego humoru dla tych ministrów. No i są tutaj nazwiska osób, które z czymś się musiały zmierzyć, albo cokolwiek zrobiły. Jeżeli drugi najgorzej oceniany minister ma 17% wskazań, to chyba nie jest taki zły wynik. Świetne notowania poparcia dla ministrów, akceptacji tego, co robią, więc myślę, że to trzeba patrzeć tak. Zwrócić tą karteczkę i patrzeć od drugiej strony na słupki. Szczerze mówiąc, nawet politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią, że Siekierski to jest fantastyczny gość, ale kurczę. Ale mówiło się, że on naprawdę zjadł zęby i na tych kwestiach rolniczych, połączonych jednocześnie z umiejętnością poruszania się po brukselskich korytarzach. Ale to żadnemu ministrowi dobrze nie robi protest. Tak, to prawda, zawsze jest coś, co budzi negatywne emocje, on sobie musi z tym poradzić, zwłaszcza, że protesty rolników cieszą się tak wielkim poparciem społecznym, przynajmniej się cieszyły, tak, bo ostatnio nie wiem, jakie są wyniki poparcia, więc jeżeli są te jakieś tam procenty przeciwko, to po tym proteście. Natomiast też, no nie wiem, Bodnar, który prowadzi rozliczenia, Sienkiewicz, który przejmuje media, to są wszystko ministrowie, którzy coś robią, jakoś są widoczni, i Nowacka, która zabroniła prac domowych, więc też wzbudziła wielkie społeczne emocje. I ci zostali wskazani. No właśnie, czyli rozumiem, że na razie jest to dla rządu dobry prognostyk, na razie, bo to się wszystko szybko bardzo może zmienić. Ostatnia sprawa a propos rozliczeń. Czy wy jesteście w stanie wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że Antoni Macierewicz chodzi sobie po korytarzach sejmowych, oskarża Tuska, Putina i innych o zamach smoleński, że prokurator, który współpracował jawnie już z otwartą przyłbicą i pod nazwiskiem, zarzucił to, że Macierewicz, delikatnie rzecz ujmując, nie ułatwiał śledztwa w sprawie wyjaśnienia w ogóle całych okoliczności katastrofy smoleńskiej, a w dodatku chodzi sobie Antoni Macierewicz w sytuacji, w której prokuratura od miesięcy prosi go o zwrot dowodów w sprawie. On tego nie zwraca
chodzi i cały czas mówi o zamachu. Znaczy, ja przypuszczam, Kamila, że... my mamy dwa wyroki sądu wojskowego w Poznaniu, które mówią po pierwsze o tym, że Antoni Macierewicz ma natychmiast oddać dowody, które zachachmęcił. No właśnie, no dlatego o to pytam. A po drugie, drugi wyrok sądu w tej sprawie mówi o tym, że ma udzielić informacji prokuraturze. Bo Antoni Macierewicz nie tylko wziął dowody, zgubił i zepsuł. Znaczy jedne zgubił, drugie zepsuł. Fragmenty w raku to były, dodamy. Coś niebywałego. Ja widziałam listę tych dowodów, bo one są opisane w piśmie prokuratury bardzo, bardzo dokładnie. I naprawdę to nie jest tak, że to są jakieś maleńkie fragmenciki, o których on mówi, że po 5 centymetrów. Jeden miał 40 centymetrów długości. On to zgubił i zepsuł. Tak? I prokurator, który się sprawą zajmował za Zbigniewa Ziobro, co moim zdaniem naprawdę należy podkreślać wielokrotnie, to byli prokuratorzy w prokuraturze krajowej, podlegli Barskiemu i Ziobrze, w tym sam Barski osobiście. Pisali do Błaszczaka pisma, do Macierewicza pisma, w których pisali dosłownie, że utrudnia śledztwo. Za utrudnianie śledztwa jest 5 lat więzienia. No właśnie. A 2 lata za niszczenie dowodów. I moim zdaniem w tej chwili pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej, które poszło do prokuratury krajowej, przypominające prokuratorom, że takie zarzuty się pojawiły, jest wstępem do tego, żeby Macierewiczowi w końcu postawić zarzuty. Przynajmniej za to, że utrudniał śledztwo. Tam jest 160 dokumentów. Ta prokuratura błaga gościa, żeby oddał im 160 różnych dokumentów, bo on ma na przykład zeznania świadków, których im nigdy nie pokazał. Wszystkie analizy. On nigdy w życiu nie pokazał prokuraturze analiz. Ale to obywatel, to już by dawno miał... No, to nie jest zwykły obywatel, tylko osoba, która przez ostatnich 8 lat była osobą, zwłaszcza bardziej dalej, tak, 8 lat temu, o ogromnym potencjale politycznym. Śledztwo smoleńskie nie chodziło o to, żeby zamknąć, tylko o to, żeby się toczyło, żeby poszukiwać prawdy. Na każdym wiecu była o tym mowa, że dojdziemy do prawdy. I to budowało wtedy potencjał i potęgę Macierewicza. W tej chwili to się skończyło i w tej chwili to jak najbardziej powinno zostać wyjaśnione i rozliczone. Tu nie chodzi tylko o ukrywanie dokumentów, na co są paragrafy, ale również o straty moralne, emocjonalne, które się toczyły. Tak, tylko wiesz co, ja po prostu wychodzę z założenia, że nie można Macierewicza wsadzić z paragrafu straty moralne, podział polskiego społeczeństwa, no tak. I takie historie, bo wszyscy to wiemy. Tak, on to wszystko zrobił. On kłamał, manipulował, robił z rzeczy paskudne, a na końcu pokazał wszystkim zdjęcia ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego w błocie smoleńskim, co jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast za to wszystko nie można mu postawić zarzutu. Tak, to prawda. Można za utrudnianie śledztwa. 5 lat. Kodeks karny. 2 lata, tak jak wspomniałaś, za przetrzymywanie dokumentacji. Dobrze. To sprawę zamykamy. Na koniec wisienka na torcie. Specjalnie dla ciebie zostawiłam ten wątek na koniec. Jacek Kurski. Cóż on robił za plecami prezesa podczas wieczoru wyborczego? Wiedziałam, że się ucieszy. Bardzo proszę. Bo ja jestem fanką. To znaczy, jestem fanką tego, jaka wojna teraz się w Prawie i Sprawiedliwości wybuchnie z tego powodu. Znaczy, Jacek Kurski wrócił, zamierza wystartować do Parlamentu Europejskiego. Jak się okazuje, ja pisałam ostatnio, że z Warmii i Mazur, bo stamtąd chciałby najbardziej, ale jak się okazuje, raczej spod Karpacji. Tam będzie mógł zawalczyć. No bo na Warmii i Mazurach, co pokazały ostatnie wybory, chyba niekoniecznie. Ale tam mieli 2 mandaty, wiesz? Tam jest mandaty dla Jurgiela tam, i Karskiego. On liczył, że to są takie... że oni są tak dynamicznymi politykami, że on sobie poradzi z nimi na Warmii i Mazurach, ale raczej podobno Podkarpacie, bo tam też brakuje Poręby, który stamtąd startował. Ale tak. Jacek Kurski w konflikcie z Mateuszem Morawieckim i to będzie taka wojna. Tak, piękne. To już nie będą buldogi pod dywanem. Nie, one, te buldogi będą na dywanie. To ja jeszcze do tych list pisowskich dorzucę Kamińskiego i Wąsika. Bardzo proszę. Ale w jakim sensie, że będą? Że będą startować do parlamentu prawdopodobnie. I teraz pytanie, czy wyborcy PiSu powiedzą okej? Okay? Czy zrobią im tę szalupę ratunkową? To są ofiary polityczne, ofiary, więźniowie polityczni. Czyli trzeba nie pamiętacie już, co było na pokojny byt. Tak, to zostały nadwyrężone procedury policyjne przy wyciąganiu ich z Pałacu Prezydenckiego. Przecież słyszałam wyraźnie, jak mówili politycy PiSu na ten temat. Więc oczywiście, że oni mogą startować. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o... znaczy, cały czas mówię w cudzysłowie, tak? Mam nadzieję, że to słychać. Natomiast jeśli chodzi o Jacka Kurskiego,
To jest mistrz wstawania do fotografii, mistrz wciskania się tam, gdzie trzeba się wcisnąć, włożenia chociażby głowę w kadr i on doskonale po prostu korzysta z tych swoich skillów i robi to i bardzo chce, no bo co on właściwie, co mu zostaje w tej chwili, on się musi dostać do tego Europarlamentu. Inaczej to tak jakby kariera trochę nie wiadomo. Ale też wiemy, że prezes Jarosław Kaczyński ma jakąś niezrozumiałą słabość do Jacka Kurskiego. Tak. On go po prostu lubi. To znaczy ta bezczelna cwaniakowatość Kurskiego, którą mimo swojego wieku wciąż jest dla prezesa jakimś takim chłopięcym urokiem Jacka Kurskiego, ma, naprawdę robi na nim zawsze. Nieraz wypłynął z głębin dzięki temu. Tak, przecież zdradził prezesa ze 4 czy 5 razy. A wracał. A jest. Przy tym chłopięcym uroku już się... Zatrzymajmy i zakończmy tę dyskusję. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dominika miłego Kukosz, dnia. Katarzyna Skłodowska-Kalukin, państwa gośćmi dzisiaj. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Wracamy do państwa oczywiście jutro o godzinie 9:07. Za dziś pięknie dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Do jutra. Dobrego, pięknego, słonecznego dnia. Dzień dobry, witam państwa w czwartek. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. No i skoro jesteśmy już po wyborach samorządowych i skoro w Sejmie będzie się działo to, co się działo, to najwyraźniej można już wreszcie zacząć rozmawiać o aborcji. Przed wyborach nie wolno było. Dlatego mam dzisiaj gościnę, z którą chciałbym między innymi o tym porozmawiać. Paulina Matysiak, Lewica Razem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No, Sejm nas mocno interesuje. Szczególnie dziwne rzeczy, jakie się w tym tygodniu w Sejmie działy. Posiedzenie klubu Lewicy, tajne. Do ustalenia była strategia właśnie, jak partia, czy jak w ogóle formacja ma działać. Klub przy procedowaniu tych 4 ustaw aborcyjnych. No i cały Sejm mógł to na telewizorach oglądać. Jak to się mogło stać? Tak, tak się faktycznie wydarzyło. Absolutnie nieprawdopodobna sytuacja, której chyba wcześniej za żadnych rządów, za żadnego ministra nie było. Sprawa, która będzie wyjaśniona i my oczekujemy jako Lewica faktycznie wyjaśnień, jak w ogóle do tej sytuacji doszło. Tłumacząc widzom, wyglądało to tak, że będąc w Sejmie, w hotelu sejmowym, na tych telewizorach, które są tam dostępne, można sobie po prostu przerzucać kanały i obserwować, co się dzieje na przykład na jakiejś komisji, co się dzieje na sali plenarnej, co się dzieje w poszczególnych pomieszczeniach. I właśnie w jednym z takich pomieszczeń, w którym mieliśmy posiedzenie klubu, była także uruchomiona ta transmisja. Czyli można było sobie włączyć i posłuchać, co tam posłowie, senatorowie, politycy lewicy mówią, o czym debatują, jakie mają pomysły na naszą strategię, na naszą taktykę. Czyli coś absolutnie niebywałego, nigdy do takiej sytuacji w ogóle nie doszło. I tak jak mówię, chcemy wyjaśnień, chcemy zapewnić, że do takich sytuacji nie będzie dochodziło w przyszłości. To jest także nie tylko w naszym interesie, naszego klubu, ale także przecież każdego innego, który też swoje posiedzenia klubowe ma w tych pomieszczeniach sejmowych. To jest pasjonująca sytuacja. Będę chciał, żebyśmy ją bardzo dokładnie zaraz omówili. Zwłaszcza, że też różne wręcz i spiskowe teorie zaczęły się wokół tego pojawiać. No i to na pewno też bardzo mocno podgrzało atmosferę. Dlatego ja ten moment wykorzystam, żeby zrobić na chwilę przerwę w naszej rozmowie.
bo chciałbym sprawdzić, jak wygląda atmosfera. Nie wiemy tego, bo siedzimy tu w studiu. Co się dzieje teraz w Sejmie, bo tam na miejscu jest nasza reporterka, więc poproszę zaraz, przeniesiemy się zaraz dosłownie na parę minut do Sejmu. Czeka tam już Agnieszka Zarek, żeby nam opowiedzieć, czy atmosfera jest już mocno napięta i czy jest już mocne oczekiwanie przed tym, co się dzisiaj będzie działo, czy też zapowiada się spokojnie. Słuchamy cię, Aga, jak sytuacja na miejscu na Wiejskiej. Dzień dobry. Dzisiaj w Sejmie emocje są ogromne. Dzisiaj tutaj jest ogromnie dużo ludzi przede wszystkim, ponieważ na ten dzień czekało bardzo wiele osób, bardzo wiele środowisk kobiecych, bardzo wielu polityków. No dzień wyczekany, bo przecież o miesiąc przeniesione procedowanie, pierwsze czytanie projektów aborcyjnych miało się odbyć w marcu, co jak wszyscy wiemy wzbudziło ogromne polityczne emocje. Zostało przeniesione na kwiecień decyzją marszałka Hołowni, który chciałby te projekty były już brane pod uwagę przez parlamentarzystów dopiero po pierwszej turze wyborów samorządowych. No i dzisiaj wreszcie jest ten dzień. Planowany jest około 6-godzinna debata nad 4 projektami dotyczącymi zmian w prawie aborcyjnym. I tylko ja krótko przypomnę, że 2 z tych projektów złożyła Lewica w listopadzie zeszłego roku. Jeden z nich depenalizuje aborcję. Oznacza to w skrócie, że osoby trzecie pomagające kobietom za ich zgodą w przerywaniu ciąży do 12 tygodnia ciąży nie będą karane w żaden sposób. Drugi z projektów Lewicy z kolei po prostu wprowadza takie zmiany w prawie, że ciąża do 12 tygodnia, jej przerwanie będzie w pełni legalne. Po 12 tygodnia oczywiście w szczególnych okolicznościach, czyli na przykład czynu zabronionego, zagrożenia życia, zdrowia albo matki, albo uszkodzenia płodu. Swój projekt złożyła także Koalicja Obywatelska w styczniu tego roku. No i ten projekt również zakłada, że do 12 tygodnia ciąży kobieta będzie mogła skorzystać z tak zwanego świadczenia zdrowotnego w publicznej placówce państwowej i tą aborcję przeprowadzić po 12 tygodniu, podobnie jak w przypadku Lewicy, już tylko w wyjątkowych przypadkach, czyli tak jak wcześniej mówiłam, czyn zabroniony, zagrożone życie albo zdrowie matki, uszkodzony płód. Osobny projekt złożyła Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050. Założenia tego projektu są takie, że de facto wracamy do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli stanu rzeczy sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Szymon Hołownia również zaproponował przeprowadzenie referendum. Ja tu tylko zaznaczę, że premier Donald Tusk jednak sceptycznie o tym referendum się wyraził, ponieważ uważa, że referendum w polskim stanie prawnym, no, nie ma niczego innego, aniżeli wyrażenie opinii przez Polaków. Nie ma tak zwanej mocy prawnej. Także przed nami długa, gorąca debata i dyskusja. Ja tutaj tylko przypomnę jeszcze jedną interesującą sytuację z wczoraj, a mianowicie przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, zgodnie zresztą ze wcześniejszymi zapowiedziami medialnymi, przeprosiła marszałka Szymona Hołownię, wręczyła mu bukiet kwiatów, jego ulubionych goździków. Przeprosiła za to, że wówczas, kiedy marszałek Hołownia zdecydował o przeniesieniu dyskusji na temat zmian w prawie aborcyjnym na kwiecień, to pani posłanka użyła w swoich mediach społecznościowych no, bardzo nieparlamentarnych słów i zapowiedziała, że jeśli faktycznie w kwietniu dojdzie do dyskusji na temat aborcji, to za te słowa przeprosi. No i tak też się stało i wczoraj do takich przeprosin doszło, dlatego my jesteśmy w Sejmie, tak jak powiedziałam, jest tutaj bardzo gorąco, jest wielkie napięcie i jest bardzo, bardzo dużo ludzi, nie tylko polityków, nie tylko dziennikarzy, ale także zewnętrznych obserwatorów, także bardzo dużo środowisk kobiecych. Również przed Sejmem, jak wchodziliśmy, widzieliśmy, że odbywa się także protest środowisk pro-life, także dzisiaj myślę, że w Sejmie będzie bardzo, bardzo gorąco i oczekujemy na to, co dalej. Dziękujemy ci, Agnieszka, za tą relację. No Aga jest na miejscu, będzie się sprawie przyglądała, więc też no, pewnie będzie gorąco. Efekty jej pracy na naszym kanale, będzie można śledzić filmy stamtąd i dziś, i jutro z tego, co się działo, będą się pojawiać. No, a my wracamy do naszej rozmowy. No pani poseł, no właśnie, pani zaraz będzie musiała tam wrócić na tej gorącej i napiętej atmosfery. No i tak jak zaczęliśmy,
ta transmisja, znając polskie realia, to ja wierzę w to, że coś zawiniło, bo uruchamialiśmy nowy system, czegoś nie dopilnowaliśmy. To w praktyce tak to zazwyczaj się dzieje. Natomiast już wczoraj słyszałem, że to nie było przypadkowe, że to było celowe działanie, jakiś sabotaż. Ja nie chcę wnikać w to, co się wydarzyło, natomiast z całą pewnością no, to nie uspokaja nastrojów i myślę, że ten bukiet tych żółtych goździków dla marszałka Hołowni też chyba nie uspokoi nastrojów. Ja nie chcę rozstrzygać, jak doszło do tej sytuacji, że to nagranie na żywo było dostępne dla wszystkich, którzy byli w Sejmie, bo faktycznie tego nie wiem, ale pewnie należałoby to ustalić, czy to jest faktycznie wynik jakiegoś błędu testowania systemu, który... No też faktycznie miał miejsce, przeniesienie się po prostu na inny system do przekazywania tych treści wideo, czy jakieś celowe zagranie. Natomiast jedno jest pewne, w bardzo niefortunnym czasie okazało się, że tylko nagranie z posiedzenia klubu Lewicy było dostępne dla postronnych osób i my nawet nie jesteśmy w stanie oszacować, ile osób mogło to obejrzeć, ile osób sobie to może nagrało telefonem, włączając telewizor w swoim pokoju w domu poselskim. Myślę, że można to już zostawić, czekamy na faktyczne takie wyjaśnienia i przede wszystkim zapewnienia dla wszystkich parlamentarzystów, wszystkich sił politycznych, że oni mogą, wszyscy możemy się czuć bezpiecznie z ochroną swojej prywatności w tych pomieszczeniach sejmowych, bo tak jak mówię, posiedzenia klubów, posiedzenia kół odbywają się każdorazowo przy każdym posiedzeniu Sejmu. Każdy klub takie spotkanie organizuje, rozmawia ze swoimi parlamentarzystami, ustala też pewną linię działania, przekazuje informacje o tym, jakie projekty są procedowane. To są często zupełnie takie techniczne też rzeczy. Warto, jak już wszyscy przyjeżdżają do Sejmu, spotkać się w jednym miejscu, przedyskutować jakieś wątpliwości, odpowiedzieć na pytania. To się po prostu dzieje i myślę, że dla nikogo, niezależnie z w jakiej jest partii, jest niedopuszczalna taka możliwość, ewentualność, że te posiedzenia są po prostu nagrane i udostępnione osobom, które na terenie kancelarii się znajdują. Jeśli ktoś z Państwa założyłby, że to jest trywialny problem, to i to, co pani poseł mówi, to nie wystarczy, to też trzeba powiedzieć taki argument. Przecież rejestrowane jest nie tylko to, co się dzieje na posiedzeniach klubów czy kół, rejestrowane są też przecież komisje. Na komisjach często nie zawsze, znaczy oczywiście często te komisje wręcz transmitowane są, po to jest ten system, ale bywają też takie posiedzenia, takie spotkania, które muszą pozostać tajne, a tymczasem, jak wczoraj się przekonaliśmy, w łatwy sposób mogą zostać ujawnione. Tak, ale warto podkreślić, że część tych komisji, które są przeprowadzane za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami, faktycznie odbywają się w tych pomieszczeniach, gdzie na przykład kamer nie ma, gdzie parlamentarzyści nie mogą wnieść telefonów po to, żeby po prostu samemu nagrać. Są takie posiedzenia. Natomiast tak, wszystkie inne aktywności, czyli posiedzenia komisji, podkomisji, posiedzenia parlamentarnych zespołów są nagrywane i oczywiście służy to temu, żeby ten proces władzy ustawodawczej no, był dostępny dla obywateli, żeby nawet jeżeli nie mogę, wiadomo, że nie wszyscy będą mogli przyjechać do Sejmu i wziąć udział na żywo, to nawet nie o to chodzi, to jest niemożliwe też z takich zupełnie fizycznych powodów, mogli w tym procesie uczestniczyć, mogli słuchać, mogli posłuchać pytań zadawanych przez parlamentarzystów, wysłuchać odpowiedzi ministrów i mnóstwo osób przecież takie posiedzenia ogląda. Ja też prowadzę swój zespół, bardzo dużo osób jest zainteresowanych tematami transportowymi, włącza albo sobie odsłuchuje w dogodnym czasie i jakby tutaj pełna zgoda. Świetnie, że ten system działa, dzięki temu wiadomo, co się dzieje, możemy samemu wyrobić sobie zdanie, nie musimy czekać na jakieś relacje medialne dziennikarze z takich posiedzeń. Natomiast to jest zupełnie inna sprawa niż posiedzenie zamkniętego posiedzenia klubu. Czy musieliście robić dogrywkę i zmieniać teraz strategię? No bo wszyscy wiedzą, co na dzisiaj macie zaplanowane. Nie robiliśmy dogrywki. Tak jak mówię, czekamy na te wyjaśnienia, takie naprawdę kompletne wyjaśnienia, bo wydaje mi się, że te informacje o tym, że ojej, to jest przypadek, no nie powinno się tak stać. No to jest zdecydowanie za mało. Chcemy zapewnienia i dowodów na to, że do takich sytuacji nie dojdzie w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o tę dyskusję na temat, bo faktycznie ona zdominowała to posiedzenie klubu, czyli dzisiejszy dzień, drugi dzień tego posiedzenia Sejmu i debata nad projektami, które liberalizują te przepisy związane z możliwością przerwania ciąży. Ona zdominowała tę dyskusję i oczywiście nic dziwnego. Przede wszystkim są tam, dzisiaj będziemy dyskutować nad
dwoma projektami, które złożyła Lewica. Dyskusja mocno wyczekiwana, która też szerokim echem odbiła się w poprzednim miesiącu, kiedy to marszałek Hołownia no, przesunął termin tych dyskusji. Oczekiwaliśmy nie tylko my, ale też wydaje mi się, że opinia publiczna i kobiety, że ta dyskusja odbędzie się w marcu. No, została przesunięta no, z takich no, koniunkturalnych powodów, żeby nie odbywała się przed wyborami samorządowymi, żeby konserwatyści z PSL-u, z Polski 2050 niekoniecznie musieli pokazywać, co sądzą, jak głosują, ale warto też podkreślić, że ta debata, która dzisiaj się odbędzie i jutrzejsze głosowanie, nie dotyczy przyjęcia bądź nieprzyjęcia tych projektów, tylko dalszego ich procedowania i dalszych prac w komisji. To jest dopiero początek procesu legislacyjnego. My dzisiaj będziemy odbywać pierwsze czytanie na sali plenarnej. Faktycznie debata jest długa, ale projektów są cztery. Nad wszystkimi tymi projektami będziemy dyskutować, a jutro dowiemy się, jak poszczególne osoby w parlamencie głosują, czy chcą te projekty już na samym początku wyrzucić do kosza, nie chcą nad nimi dyskutować, nie chcą o nich rozmawiać, czy może właśnie zagłosują za tym, żeby skierować je do komisji. Wiemy, że będzie powołana nadzwyczajna komisja do rozpatrzenia tych projektów. To też nie jest nic nowego. Często tak się zdarza, że mamy osobne gremium, jak temat jest ważny albo jest dużo projektów, żeby konkretne grono, konkretna komisja się tym zajęła. Więc też poznamy skład taki dokładny, osobowy tej komisji. No tak. Tym bardziej, że no, dokładnie, jakie prawo z tego w ogóle wyjdzie z Sejmu, to jeszcze... Długa droga przed długa nami. Długa droga i to wszystko potem i tak wyląduje, wiadomo, u prezydenta i wtedy wrócimy do rozmowy. Przepraszam. Natomiast na tym etapie chciałem zapytać właśnie, będzie jutro głosowanie. Z grubsza możemy założyć, jak zachowa się większość parlamentarzystów. Mniej więcej wiemy, kto jak będzie głosować. Zaczęli teraz listę po kolei, nazwisko po nazwisku. To pani pewnie była w stanie powiedzieć, ten tak, ta nie i tak dalej, i tak dalej. Czy są jakieś nazwiska, które panią będą szczególnie interesowały, na które będzie pani sprawdzać, że jest pani ciekawa, jak dane osoby zagłosują? Ja na pewno z taką ciekawością, wnikliwością przyjrzę się listom parlamentarzystów i z PSL-u i z Polski 2050, jak oni zagłosują, zwłaszcza, że w tym środowisku Polski 2050 są bardzo różne osoby. Z jednej strony takie o konserwatywnych poglądach, które już teraz mówią, że niektórych rozwiązań nie poprą, ale przecież tam są też dziewczyny, kobiety, które brały udział w protestach po 2020 roku i dla nich te rozwiązania, także te rozwiązania, które złożyła Lewica, są po prostu oczywiste i że tak powinna wyglądać ta rzeczywistość prawna w Polsce, że aborcja powinna być dostępna do 12 tygodnia, więc na pewno tutaj się będę tym osobom przyglądać. Wydaje mi się, że chyba nawet nie do końca jest jasne, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie tam będą też podziały i może być część osób, która no, zagłosuję za tym, żeby te projekty trafiły do komisji, no bo tak jak mówię, to jest początek dopiero tej drogi legislacyjnej. Konfederacja na pewno zagłosuje, żeby wyrzucić wszystkie projekty, żeby ich nie kierować i pewnie złoży wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Zobaczymy, czy nie będzie niespodzianek po stronie Platformy Obywatelskiej. Znamy te zapowiedzi jeszcze z kampanii wyborczej, że tutaj ten temat praw kobiet, dostępu do legalnej aborcji jest kluczowy. O tym zapewniał premier Tusk i dla niego to jest oczywiste, że cały klub powinien głosować tak samo. No więc zobaczymy, czy cały klub tak będzie głosował. Może jakieś osoby się nie pojawią. Warto przypomnieć, że chociażby pan poseł Giertych ostatnio przy głosowaniach nad tabletką Dzień Po nie uczestniczył w obradach Sejmu, więc oczywiście ma czyste ręce, bo jakby nie zabrał głosu, nie opowiedział się po jednej ze stron, ale chyba ta nieobecność też nie jest jakimś wielkim zdziwieniem. Zobaczymy, czy jutro pan poseł weźmie udział w tym głosowaniu i jak zagłosuje. Więc dużo jakichś takich niewiadomych i pewnie takich spraw, gdzie będziemy sprawdzać te imienne głosowania, kto jaką decyzję podjął, ale tak jak mówię, my po tej debacie, która dzisiaj się odbędzie, ja liczę, że ona się odbędzie w takim dosyć dużym spokoju, chociaż no to są takie chyba oczekiwania na wyrost, bo te debaty dotyczące związane z aborcją zawsze wywołują dużo emocji. Możliwe, że tych emocji będzie trochę na sali sejmowej, ale ja liczę na to, że będzie spokojnie, że będzie merytorycznie i że te projekty trafią do komisji, tak żeby można było nad nimi spokojnie
pracować, pewnie w mniejszym gronie. I tak na takie posiedzenie komisji mogą przyjść zainteresowani parlamentarzyści, którzy i ono oczywiście... będzie i powinno być transmitowane. I tak, będzie i powinno być transmitowane po to, żeby wszystkie zainteresowane osoby wiedziały, co tam się dzieje. Ktoś, kto nie pracuje w komisji, może się na niej pojawić, może zabrać głos, taki parlamentarzysta nie może tylko głosować, więc jego obecność nie liczy się do kworum, nie liczy się do w głosowaniu jakimś ostatecznym. Natomiast dyskutować, składać poprawki, oczywiście, że może. Więc ja liczę na taką żmudną pracę w komisji, taką rzetelną i taką, która przyniesie zadowalające efekty. Oczywiście dla mnie takim efektem byłoby przyjęcie tych rozwiązań, które proponuje Lewica, czyli z jednej strony i dekryminalizacja, zaprzestanie karania osób, które pomagają kobietom w trudnej sytuacji, które chcą przerwać ciążę, ale też jednocześnie umożliwienie przerwania ciąży do 12 tygodnia, po to, żeby kobiety w Polsce miały naprawdę realny wybór. Warto też podkreślić, że kobiety w Polsce i tak tą ciążę przerywają, tylko w tym momencie są zostawione samym sobie. Ten problem muszą rozwiązywać we własnym zakresie, muszą szukać wsparcia u kolegów, u koleżanek za granicą. W Republice Czeskiej, tak. Tak, albo w Niemczech. Znamy te wszystkie historie. To po prostu jest tylko kwestia kosztów, pewnej determinacji, a państwo polskie zostawia te osoby po prostu samym sobie. I tradycyjnie w tym samym aborcja staje się dużo dostępniejsza dla kobiet o lepszej sytuacji materialnej. Tak, oczywiście, bo to o czym ja mówię, to jest znowu pozostawienie spraw, za które powinno odpowiadać państwo, polska ochrona zdrowia, na barkach indywidualnych osób i te, które są lepiej sytuowane, które są majętne, ten problem sobie rozwiążą, bo to pewnie nie jest kłopot dla kogoś, żeby wyjechać za granicę, czy żeby zakupić takie tabletki wczesnoporonne z zagranicy, bo warto też podkreślić, że większość tych wczesnych aborcji jest przeprowadzona samodzielnie, we własnym domu. Tak wygląda ta rzeczywistość. Natomiast w o wiele gorszej sytuacji są kobiety gorzej sytuowane, które mają problemy chociażby ekonomiczne, finansowe, które może nie mają takich kontaktów i nie mogą tak naprawdę realnie podjąć decyzji o swojej przyszłości, o swoim życiu. Uważam, że to jest po prostu głęboko niesprawiedliwe. I teraz rodzi się pytanie, dobra, udało się wreszcie doprowadzić, bo pamiętałem, że to były gigantyczne protesty, strajki kobiet, olbrzymie oczekiwanie, olbrzymia presja. Widać też było, jak to wpływało na język kampanii przed wyborami październikowymi, jak ten temat zaczął rosnąć, jak Platforma Obywatelska zaczęła go świetnie wykorzystywać i jak wiele głosów też zebrała. Posłanki Platformy Obywatelskiej też często w tym studiu deklarowały otwarte poparcie dla pomysłu, żeby do 12 tygodnia można było legalnie ciążę przerywać. Inaczej sobie większość z nich tego nie wyobraża. Natomiast im bliżej było tych kwietniowych wyborów, tym częściej słyszeliśmy znowu, że temat zastępczy, że i niepotrzebna radykalizacja. A w wieczorze wyborczym w ogóle usłyszałem, że to przecież Lewica wyciągnęła ten temat przed wyborami jeszcze na własną szkodę i zgubę. Nie, ja nie mam takiego poczucia. Myślę, że Lewica tutaj konsekwentnie stoi po stronie praw kobiet, tak jak na początku tej kadencji złożyliśmy te dwa projekty. No więc trudno się dziwić, że oczekujemy, że one zostaną przeprocedowane, zostaną przedyskutowane i będziemy wiedzieć, co się dalej z nimi dzieje. Warto podkreślić, że przecież te projekty zostały przeniesione teraz na kwiecień decyzją marszałka Hołowni, który koordynuje pracami Sejmu i to od niego zależy, kiedy na posiedzeniu Sejmu te projekty będą dyskutowane. Nie chciał tego zrobić w marcu z wiadomych powodów, bo były wybory, ale jesteśmy w sytuacji, w której też mamy już za rogiem wybory europarlamentarne. W zasadzie jesteśmy w jakiejś prekampanii. Będziemy mogli pewnie odpocząć na początku wakacji, jak się te wybory zakończą. I tutaj problemu nie ma. Natomiast warto podkreślić, że ta debata przede wszystkim należy się kobietom w Polsce, które od 2020 roku, ale także wcześniej, w 2016 roku, wychodziły na ulicę, protestując i walcząc o swoje prawa. I myślę, że one powinny po prostu wiedzieć, w jaki sposób myślą osoby, na które często też głosowały w wyborach parlamentarnych,
które być może rozbudzały też ich nadzieje, bo my znamy przecież te fotografie. Widzieliśmy i pamiętamy, kto chodził na protesty w 2020 roku. Znamy zdjęcia marszałka Hołowni z protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I tak naprawdę dla mnie to jest też ciekawe, co zrobi marszałek Hołownia. Czy on zagłosuje, żeby wszystkie te projekty trafiły do komisji i były dalej procedowane i były dalej omawiane? Czy może jednak przy jakiś zadrży mu ręka, może przy jakiś się wstrzyma albo zagłosuje przeciw? I myślę, że warto po prostu, no mówiąc trochę górnolotnie, stanąć w prawdzie, bo z jednej strony kobiety w Polsce dostają taki obrazek, że tutaj wszyscy pomagają, przychodzą na protesty, robią sobie zdjęcia i gdzieś w blasku flash no, się pokazują i lansują, a potem jak przychodzi co do czego, no to jest takie łatwe umycie rąk. Nie powinno to tak wyglądać. Dosyć szybko się przekonamy, no bo jutro dostaniemy informację z systemu sejmowego, kto jak głosował. Wtedy będziemy wiedzieć, jak... Tak, wtedy będziemy dokładnie wiedzieć. Ja też czekam na tą informację z dużą ciekawością. Także, myślę, że to też jest ciekawa informacja. Poznamy ten skład osobowy tej komisji, bo myślę, że od tego, jak będą wyglądały i proporcje, i jakie osoby tam trafią, też możemy jakieś wnioski wysłać. Oczywiście, że tak. Natomiast skoro jesteśmy jeszcze przy marszałku Hołowni, bo tak się zastanawiam, może rzeczywiście on wyświadczył lewicy przysługę. Może, bo wszyscy się, cała spora część środowisk lewicowych się na niego rzuciła, że on unika tematu, on nie chce, żeby jego kandydaci musieli zabierać głos, on nie chce, żeby w wyborach się ten temat pojawił. A może to z waszego punktu widzenia dobrze i rzeczywiście należało temat ominąć. Platforma Obywatelska się od razu od tematu zdystansowała. Oddała pole posłankom lewicy, które no właśnie nasz pani poseł Żukowska musiała z kwiatami przepraszać marszałka Hołownię. Może jednak jest racja, może jednak rację mają ci, którzy mówią, że lewica sobie zaszkodziła, bo ja słyszę, że po prostu zradykalizowała swoje podejście i przestraszyła tym wyborców. Nie, znaczy przede wszystkim nie zradykalizowała swojego podejścia, bo to nasze podejście, jeżeli chodzi o prawa kobiet, jest niezmienne i my to komunikowaliśmy i kilka lat temu, i w wyborach parlamentarnych, i teraz, i w zasadzie po prostu oczekujemy traktowania nas serio, a przede wszystkim traktowania serio kobiet, więc to przesunięcie tej dyskusji było no po prostu no, nieuczciwe względem tych obywateli, którzy protestowali w ostatnim czasie właśnie w tym temacie. To jest jedna rzecz. I nie mam poczucia, że tutaj w ogóle chodzi o jakieś wyświadczanie przysług. Mam raczej poczucie, że jeżeli wyciągać z tej całej historii jakieś wnioski, to chyba takie wnioski powinien wyciągnąć marszałek Hołownia, bo on zdecydowanie sobie zaszkodził i swojemu środowisku. I rozmawiając już zupełnie serio tak w kuluarach, zwłaszcza z posłankami Polski 2050, no to one są w dużym potrzasku, ponieważ najchętniej część tych osób, część tych posłanek po prostu zagłosowałaby za tymi projektami, które dostęp do aborcji liberalizują, które umożliwiają przerwanie ciąży do 12 tygodnia. No a niestety no one muszą chodzić do mediów, siedzieć w studiach i opowiadać ten przekaz dnia dotyczący referendum. Więc myślę, że są w bardzo niekomfortowej sytuacji. Ja apeluję o większą odwagę z ich strony, o to, żeby stanąć po stronie kobiet i tutaj nie mydlić nikomu oczu. Myślę, że ten proces związany z pracami nad tymi projektami będzie jeszcze długi, bo doskonale wiemy, pan redaktor o tym wspomniał, że pomijając kwestię pewnej takiej arytmetyki sejmowej i kto jak finalnie może zagłosować, nie wiemy też jak ten projekt będzie wyglądał, to na końcu tego procesu mamy jeszcze pana prezydenta i przy obecnej władzy, przy obecnym panu prezydencie Dudzie, ja nie widzę w ogóle szans na to, żeby on jakikolwiek projekt, jakąkolwiek ustawę, która te przepisy liberalizujące, żeby on podpisał. Więc myślę, że szansa jest dopiero, kiedy zmieni się prezydent Rzeczypospolitej, taki, który prezydentka, która będzie stała po stronie praw kobiet. Więc my naprawdę mamy jeszcze dużo czasu, żeby nad tymi projektami pracować, żeby przekonywać tych, którzy mają wątpliwości, przekonywać także tą stronę konserwatywną z tego obozu demokratycznego, z PSL-u, z Polski 2050, to, żeby oni po prostu wiedzieli, jak się zachować. To zróbmy tak, jakby jak będziemy już wiedzieć, co z Sejmu wyszło i co trafiło na biurko prezydenta i co on z tym zrobił, to wtedy bardzo ten chętnie, temat tak. Siłą rzeczy będziemy się ciągnąć, bo to będzie temat numer jeden nie tylko tego dnia, ale w ogóle tygodnia, jak nie dłużej. Natomiast zostajmy przy tej temacie aborcji względem wyborów. Bo skoro
temat aborcji lewicy nie zaszkodził, bo tak to też rozumiem, to co zaszkodziło? Znaczy, co takiego się wydarzyło, żeście te wybory przeżnęli? Tak, no nie jesteśmy... No to jest mocno powiedziane. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, z wyniku do sejmików. Natomiast w skali kraju czy poszczególnych miejscowości w wielu miejscach też nie startowaliśmy jako Koalicyjny Komitet Lewicy. To często były starty z list innych komitetów czy z takich komitetów wyborczych wyborców, które się zawiązywały lokalnie. To jest też specyfika tych wyborów. I pewnie warto też podkreślić, że te wybory w ogóle dla lewicy zawsze są też trudne. To jest jedno. Natomiast ja mam takie poczucie, że my chyba do końca też tak mocno nie artykułujemy jako lewica spraw, które dla nas są kluczowe. I nie mówię teraz o tych tematach związanych z prawami kobiet, bo tutaj jakby chyba sprawa jest jasna. Jednoznacznie jakbyśmy zrobili jakąś sondę na ulicy, to obywatele wskażą, kto po jakiej jest stronie i przy jakim projekcie by zagłosował. Ale mówię o takich projektach, które pomagają społeczeństwu, które dotyczą na przykład jakości usług publicznych. Ja się zajmuję transportem. To jest temat, który naprawdę mocno rezonuje w takiej Polsce powiatowej, który mocno się odbija rykoszetem na jakości życia Polaków. I te osoby, które startowały też z takich komitetów, te, z którymi ja współpracuję, te tematy podnosiły w tej kampanii. One były dobrze odbierane, bo no trudno się dziwić mieszkańcom konkretnej miejscowości, że ktoś, kto mówi o tym, że tu się powinien pojawić tramwaj albo autobusy powinny jeździć częściej, że będzie ten pomysł skrytykował, jeżeli na co dzień samemu odczuwa po prostu bolączki związane z tym, że jakość tego transportu, czy w ogóle nawet czasami brak takiej usługi, no nie jest komfortowy. I tych tematów można mnożyć, bo to są kwestie związane z ochroną zdrowia i one oczywiście też promieniują na tą politykę ogólnopolską, no bo przecież to od nas, od tego jak wygląda budżet, od decyzji też związanych z finansami, zależy ile tych nakładów na ochronę zdrowia będziemy mieć, a mamy je najniższe w Europie. Znaczy my nie powinniśmy tak naprawdę z tych funduszy resortu zdrowia pieniędzy zabierać i obniżać składkę zdrowotną, no, tylko powinniśmy myśleć, co zrobić, żeby tych pieniędzy trafiło na ochronę zdrowia więcej, bo skorzystamy na tym wszyscy. Dobra. Lewica, no ja będę się upierał, tak. Wiadomo, no polityk nie może tego powiedzieć, a czy uczciwie przyznać. Dobra, to złagodzę nieco. No to jest delikatnie rzecz ujmując kiepski wynik. I to pomijając to, że rzeczywiście wybory samorządowe często były dla lewicy trudne. Chociaż wczoraj tu w tym studiu był u mnie Krzysztof Janik, mówi, jakie trudne. Ja pamiętam wybory samorządowe, które były dla nas łatwe, więc bywały i lepsze czasy. No ale zostawmy już prehistorię SLD-owską. Skoncentrujmy się na tym, co jest. No po takim wyniku powinna przyjść jakaś refleksja, jakiś pomysł na zmiany, no bo ewidentnie kurs nie jest dobry, skoro spada poparcie w sondażach, spada poparcie wyborcze, a za chwilę kolejne, też trudne dla lewicy wybory europejskie. Jest potrzebna jakaś korekta kursu, czy wszystko jest w porządku na lewicy? Ja uważam, że na pewno jest potrzebna ta korekta kursu i moim zdaniem ten przekaz powinien być spójny, czy obrazek z przekazem powinny być spójne. Z jednej strony bardzo dużo mówimy o kobietach, a do przodu wypychamy samych mężczyzn. To jest jakby pierwsza sprawa do tego, że trzeba częściej, więcej pokazywać nasze liderki, posłanki z klubu, które są merytorycznymi polityczkami, które mają dużo do powiedzenia, wiedzą, co chcą osiągnąć i myślę, że tutaj trzeba i je częściej zapraszać do studia i my jako Lewica musimy je częściej pokazywać i na nich opierać nasze kampanie wyborcze, bo to właśnie te polityczki mogą być takimi lokomotywami wyborczymi, mogą zachęcać Polaków do zagłosowania na nas. Ale tak jak mówię, to jest też kwestia podejmowania tematów. Na przykład dzisiaj w Sejmie będzie debata przy informacji bieżącej, debata, który temat zgłosiła Lewica i to jest temat, który nie jest w żaden sposób światopoglądowy, który dotyczy nas wszystkich, a związany jest z przygotowaniem naszego kraju na wypadek jakiegoś konfliktu czy na wypadek wojny. Wiemy, jak wygląda kwestia chociażby dostępności do schronów,
Nie ma obrony cywilnej. My też jako Lewica złożyliśmy w tym temacie ostatnią ustawę, tak zwaną małą ustawę schronową. Autorką jest Joanna Wicha z Partii Razem. I to są tematy, które są dla nas ważne i które tak naprawdę dotyczą wszystkich, niezależnie na kogo ktoś głosuje, czy przy kim stawia krzyżyk w wyborach. Więc to nie jest tak, że my takich ważnych spraw z perspektywy państwa, bezpieczeństwa nie podejmujemy. Podejmujemy i może po prostu trzeba też głośniej o tych sprawach mówić, lepiej je komunikować, bo myślę, że tutaj możemy też po prostu więcej wygrać, bo chyba te osoby, które wiedzą, jak zagłosują przy tematach takich jak liberalizacja prawa związanego z przerwaniem ciąży, to one i tak pewnie na nas wybiorą. Albo zagłosują na Platformę Obywatelską, która w zasadzie też zmieniła w ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat kurs od takiej bardzo konserwatywnej partii do, no powiedzmy, takiej progresywnej, a już na pewno młodzi politycy Platformy w tym zakresie się nie różnią od polityków Lewicy, ale jest cały gro tematów, które dla nas, dla Lewicy, którą ja rozumiem jako taką formację bardzo propaństwową, są istotne i powinny być lepiej komunikowane. Projekty infrastrukturalne, projekty rozwojowe, kwestia obrony cywilnej, kwestia bezpieczeństwa na co dzień, kwestia jakości życia i usług publicznych, to są tematy, którymi my się zajmujemy. Kwestia mieszkań, kwestia pracy, to są te rzeczy, o których mówimy i być może one, i tu się należy zastanowić dlaczego, gdzieś nikną w gąszczu różnych informacji medialnych. To pewnie może taki mały przytyk też w stronę mediów, bo chwilę też o tym rozmawialiśmy, że media chętniej pokażą obrazek, jak Anna Maria Żukowska przeprasza marszałka Hołownię, idzie do niego z kwiatami i dla nich to jest news, niż to, że Lewica złożyła projekt ustawy schronowej i chce zadbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Więc tutaj chyba... Znaczy w tym temacie... W tym temacie ja się czuję bezpiecznie, bo akurat robiłem tydzień temu tu w tym studiu rozmowę o małej ustawie schronowej i o tym, że ciągle nie mamy gotowej ustawy o obronie służbie cywilnej. Tak, i to są tematy, które są istotne dla nas wszystkich, które ale też nie chcę tu udawać świętoszka, który tylko podejmuje trudne, ważne, a dla większości ludzi często po prostu w ich mniemaniu nudne tematy, bo też jak większość dziennikarzy wiem, że ludzie chcą mieć po prostu personalną nawalankę. Ludzie by chcieli usłyszeć, dlatego ja o to pytam, czy Czarzasty powinien odejść? Mi jest trudno recenzować inną partię. Ja mam nadzieję, że Nowa Lewica też wyciąga Ale mówi pani, wnioski. Że twarz powinna być bardziej kobieca. No tak, to mamy, to jaką mamy sytuację? No to nowej, dobra. W Nowej Lewicy to jest to bardzo mamy dużo, po drodze... dużo kobiet. Tak samo jak jest dużo kobiet w Partii Razem. Znaczy, no ja bardzo chętnie zrecenzuję własne ugrupowanie. Mamy współprzewodniczących. Zmieniliśmy decyzję o naszej reprezentacji takiej zewnętrznej i kształcie zarządu krajowego. Tymi współprzewodniczącymi są Adrian Zandberg, ale też Magdalena Biejat. Wydaje mi się, że Partia Razem mocno stawia na kobiety i te kobiety, które chcą osiągnąć coś w polityce, naprawdę mogą dużo zrobić w Partii Razem, więc jak ktoś się zastanawia, do jakiej partii dołączyć, to ja zapraszam do Razem. Sama jestem tego najlepszym przykładem, że tak naprawdę można się zapisać do partii i po kilku latach być posłanką. Pewnie jeszcze parę lat temu bym nawet o tym nie myślała i gdzieś w moich najśmielszych marzeniach by się taka perspektywa nie pojawiała. Natomiast my musimy też stawiać na kobiety i jakby oczywiście z jednej strony na poziomie takim symbolicznym to jest kwestia tej reprezentacji i tego, kto stoi na czele organizacji, ale mam takie poczucie, że bardziej kluczowe jest to, żeby tych kobiet było więcej, żeby to one więcej mówiły, bo my naprawdę mamy dużo do powiedzenia. My się same do tego garniemy, wiemy, co chcemy osiągnąć w polityce. Dajmy też tym kobietom szansę, a do kobiet, do posłanek, do koleżanek apeluję o to, jak wam nie dają szansy, no to się rozpychajcie łokciami, bo no, trzeba po prostu robić swoje, walczyć o swoje postulaty, mówić mądre rzeczy, bo to naprawdę też trafia do ludzi. Ja też oczywiście media rozumiem z tego powodu, że ta nawalanka, o której pan wspominał... Zostawmy rolę mediów. Ona się klika, klikają się jakieś bonmoty, Zostawmy rolę mediów wszystkim. Tylko, że ta merytoryka moim zdaniem też jest kluczowa i ja też ze swojej perspektywy, też otrzymując głosy od różnych osób, nie tylko takich, które głosują na Lewicę, widzę,
że no, pewien taki spokój w debacie publicznej, opieranie się na argumentach, na faktach, o tym, co się chce zrobić, takim wychodzeniu do przodu jest bardzo dobrze odbierane. Jakby my naprawdę mamy na czym budować, tylko no, zacznijmy wykorzystywać nasz potencjał. Znaczy, z całą pewnością, wszyscy państwo, którzy czekacie na właśnie polityczki lewicy, które będą bojowo zabierały głos, to tego dzisiejszego dnia akurat nie zabraknie w Sejmfliksie. To tego możemy być pewni. Tak jak tego, że poseł Sachajko zgłosi wniosek formalny i tak jak tego, że nie będzie, tak jak pani poseł mówiła, spokojnie i merytorycznie, tak. Będzie burzliwie i emocjonalnie. Chociaż ja mogę ze swojej strony zapewnić, bo też będę przedstawiała, będę miała wystąpienie w imieniu klubu przy jednym z tych projektów. Mogę państwa zapewnić, że to moje wystąpienie będzie spokojne. No to już wszyscy wiedzą, w Sejmie już wszyscy wiedzą, bo widzieli ci, którzy byli w hotelu sejmowym. Wczoraj to już wiedzą, my nie wiemy, myśmy tego nie widzieli, no ale czekamy. Więc tak, debata za chwilę, głosowania jutro, a my tak jak umówiliśmy się, będziemy do tematu wracać, bo przede wszystkim czekamy, kto jak zagłosuje, no i potem pytanie za 100 punktów, jak to będzie dalej, się, tak. Czy co w ogóle trafi na biurko prezydenckie i co w związku z tym zrobi. Ja mam pewne wrażenie, ale nie chcę teraz spoilerować, jasne. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw, no wiadomo, że nie będzie prezydent reprezentant tego akurat politycznego środowiska, jakimś zwolennikiem liberalizacji i aborcji, ale ciekaw jestem, jak będzie chciał się odnieść do tego tematu, zobaczymy. Więc już dzisiaj na tą rozmowę panią poseł zapraszam. Dziękuję bardzo. Jasne, ja już dzisiaj przyjmuję zaproszenie. Bardzo dziękuję za dziś. Dobrego dnia. Dzięki bardzo za wizytę w studiu. Państwu dziękuję, że zostaliście z nami. No jutro sobie też jeszcze poraportujemy trochę, więc zapraszam jeszcze. Będę tu jutro po ekspresie Kamili. Publicyści się tu zapowiedzieli, więc sobie trochę podsumujemy już wyniki wyborów. Wszystko to, co się dzisiaj w Sejmie wydarzy. Nawet jak mówiliśmy, nasza reporterka jest na miejscu. Będziemy państwu tu też na tym kanale podrzucać i relacjonować to, co się dzisiaj i zawsze tam dzieje, więc warto lajkować, subskrybować, żeby być na bieżąco z informacjami i z naszymi produkcjami. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.